Dzisiaj nie spotkaliśmy się po to, ażeby gadać o komiksach, mimo że akurat to dobry przyczynek, gdyż wszystkie te filmy to adaptacje komiksowe, a dzisiaj będziemy właśnie gadać o, może nie o adaptacji tej książki, chociaż kto wie, za czas jakiś, może tak, ale póki co będziemy sobie rozmawiać o książce. Władca Ciemności. Autorem tejże książki wydanej nakładem wydawnictwa Oficynka jest Ewelina Kasiuba. Ewelina, widzę, już jest przygotowana, że jest gotowa, żeby sobie pogadać. Zobaczymy, o, tutaj jeszcze będę się za chwilę chwalił, bo oczywiście póki nie zamknęli sklepów z drugiej ręki, powiedzmy, Ciucholandu można powiedzieć w Polsce, ale to bardziej sklep charytatywny. Udało mi się nabyć drogą kupna. Pozdrawiam siostrę Anastazję, bo akurat o siostrach też będzie w tej książce. Kilka tytułów, ale zanim to przejdziemy, tak więc ja będę łączył się z Eweliną, czyli ja grab, jak mnie słyszysz, więc nałożę moje przepiękne słuchaweczki, ale zanim to zrobię jeszcze herbatkę. Czemu nie? Dobra herbatka nie jest zła, panie i panowie. Ja grab, jak mnie słyszysz. O. Widać, że Wiktor nie tylko na żywo lubi odcinki, ale też chce tutaj dobrze włączone wszystko. I co bym mógł powiedzieć o autorce? Ja z Eweliną się już znam. O kurczę, panie i panowie, czekajcie, ja mam 42 lata. To z Eweliną znam się jakieś 30 minut. Gdzieś tak mniej więcej, nie, może przesadziłem, że 30 minut, może 32 minuty. W każdym razie, rzeczywiście, kobieta, a zresztą, co ja będę wam mówił, kobieta to, czy kobieta tam to, niech sama wam się przedstawi, niech sama powie cokolwiek o sobie. Panie i panowie, przed wami jedna, ona, jedyna, niezastąpiona caryca książek, jak ja to sobie ładnie wnotowałem, erotycznych, dołka nie wiecie, o co chodzi. Panie i panowie, przed wami Ewelina Kasiuba. Cześć, Ewelino. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór Marcin. Cześć, witam, fajnie, że jesteś, fajnie, że udało się Ciebie zaprosić. Nie będę oczywiście ukrywał, że ta książeczka, proszę bardzo, panie i panowie, tutaj, jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, możecie kupić Empik, Oficynka, Gandalf, Amazon, wszędzie ta książka jest dostępna, możecie sobie pójść kupić, ale zanim zaczniemy jeszcze gadać, też ważna uwaga dla Was widzowie. Otóż dla jednego, może dwóch szczęśliwców, dzisiaj na koniec odcinka będziemy mieć właśnie książeczki. Te oto książki Eweliny będę miał dla Was. I tu jest, Ewelina, sprawa dla Ciebie. Chciałbym, jeżeli możesz, z dzisiejszego odcinka, żebyś sobie wybrała jeden, może dwa, powiedzmy, najciekawsze komentarze i osoby, które te komentarze napiszą, dostaną ode mnie w prezencie te książki. Nie ta, bo ta jest moja, tylko i wyłącznie. Jak się skończy całe to badziewie, które tutaj krąży, to mam nadzieję, że ona będzie z autografem. Zaczynamy się, ja się zacinam, mam nadzieję, że jednak nie. Raz, dwa, raz, dwa. Ja grab, jak mnie słyszysz, ja oka. Dobrze, my słyszymy cię cię chyba dobrze. Nie jest najgorzej, możliwe, że Ewelina nie słyszy mnie. Ale słyszałam, Marcin, ale bardzo dużo przerywanych. Skończyliśmy na tym, że mogłabym wybrać komentarz jak najbardziej i jak najbardziej się dołączę, jeżeli ktoś będzie chciał autograf, dedykację, jak najbardziej. Więc wybierz komentarz oraz tego komentarza osobę, którą napisze, a dla Was ważna sprawa, bo na końcu odcinka powiem, kto otrzymuje, musicie być na końcu odcinka, ażeby tę książkę otrzymać. Taka normalnie zasada, takie jakieś dziwne, beznadziejne zasady ktoś wymyślił. Kto to wymyślił? Dobra, słuchajcie, zaczynamy, gadamy, nie przedłużamy, bo wiadomo jak jest. Ewelino, książka, jak już mówiłem, Władca Ciemności. Powiem szczerze, kiedy dostałem ją w swoje ręce, zacząłem czytać, mówię, jesteś. Co to jest normalnie? Co to jest? Jak już wam mówiłem wcześniej, ja ją zaklasyfikowałem jako retroerotyka. Czemu? Akcja książki dzieje się pod koniec XIX wieku i jest bardzo dużo według mnie scen o zabarwieniu erotycznym, ale po kilkudziesięciu, powiedzmy, stronach okazuje się, że spokojnie, to nie jest jedyna strona medalu, gdyż dostajemy drugą część, okazuje się, jest podtekst, mamy zbrodnię, oczywiście, że tak, może jest kara, ale o tym do tego dojdziemy i okazało się, że tak naprawdę ta książka posuwa się wielotorowo i tak naprawdę te sceny erotyczne, które są mimo wszystko bardzo fajne, do tego również dojdziemy, są bardzo interesujące, ale wątek jest również. Więc moje pytanie, które tutaj mam przygotowane. Po co? Po co powstała ta książka? Skąd pomysł na tą książkę? Dlaczego ją napisałaś?
Wiesz, idąc tropem na przykład Stephena Kinga, który twierdzi, że książki pisze się dla siebie, myślę, że to jest najlepsza odpowiedź. To jest takie moje wewnętrzne pragnienie, żeby po prostu opisać historię, a wydanie tej książki przyszło z czasem. Myślę, że to wszystko powstało najpierw w mojej głowie, gdzieś tam na podstawie jakichś moich wyobrażeń, a później dopiero pomyślałam o tym, żeby tą książkę wydać. Mhm. Czyli to można powiedzieć tak organicznie w miarę się rodziło u ciebie. A skąd pomysł na te konkretne wydarzenia? Bo jak już mówiłem, książka, akcja książki jest to końcówka XIX wieku, bo nawet jest wspomniana data 19 wiek. Skruch, gdzie ty chodziłeś do szkoły? Gdzie ty matematykę miałeś? 1889 rok. O, widzisz normalnie, patrzcie, taki cwaniak normalnie, aby z okularów już tak niespecjalnie potrafi przeczytać. I zgubiłem się. Zawiesiłem się. W każdym razie, skąd pomysł na te konkretne wydarzenia, żeby umiejscowić to w XIX wieku? To znaczy tak, zacznę od tego, że sam pomysł wziął się od jednego ze moich snów. Ja już wcześniej też o tym wspominałam i jest to sen, który dziedziczy po mnie Eilis. Nie będę zdradzać, który, ale od tego zaczęła się cała historia. Do tej historii ze snu dopisałam całość. Skąd pomysł na XIX wiek? Przede wszystkim chciałam, żeby cała historia, cały zamysł, cały klimat historii został osadzony w takich czasach, gdzie faktycznie były to problematyczne czasy dla kobiet. Te kobiety dopiero zaczęły walczyć o swoje prawa, prawo równości, prawo do wypowiadania, no bo też taka była fabuła, więc dlatego takie umiejscowienie. Natomiast jeżeli chodzi o samo miejsce, czyli Nowy Orlean, no to on już jest zdecydowanie związany z tematyką, z tym, kim jest główny bohater, jeden z głównych bohaterów, czyli Gabriel Montan. To po prostu to miejsce najbardziej pasowało mi do całości. No i klimat tego miejsca. Oczywiście. No Eilis to jest główna bohaterka, Gabriel Montan to jest... To jest osoba, w którym ona się zakochuje. I naprawdę facet, z tego co jest opisane, rzeczywiście ładnie zbudowany, wysoki, przystojny i w ogóle prawie, tam jest napisane, że jest ładnie umieśniony, więc prawie tak jak ja, ale tak oczywiście do mnie mu troszeczkę brakuje, ale rzeczywiście bardzo jest to ciekawe. Czemu mówiłem wcześniej o tej retroerotyce? Retro, no bo wiadomo, XIX wiek, erotyka. Co mnie urzekło właśnie w tej książce, to jest dokładnie ta sama sprawa, którą ja uwielbiam przy okazji filmów. Głównie tu powiedzmy chodzi o horrory, gdyż nie lubię, kiedy na przykład patrzę film i facet bierze maczetę i kogoś tam dźga i nagle ta krew leje się jak szalona, po prostu jest tego zbyt dużo. I tak samo jest z erotyką w tym filmie. Nie mamy wszystkiego włożonego kawa na ławę, że to. Nie, mamy tylko tak bardzo fajny, ciekawy, subtelny sposób zarysowane, co się dzieje, a reszta niech pracuje twoja wyobraźnia, niech twoja wyobraźnia zrobi resztę roboty. I to mnie bardzo urzekło w tym, że nie traktujesz swojego widza jak idioty. Nie traktujesz swojego widza jak statystycznego Polaka, który czyta raz do roku książkę. Wiadomo, tak, statystyczny Polak czyta książkę raz do roku, słucha Bajerfula, je kiełba Hesgrilla i oczywiście nosi skarpety do klapek. To nie jest mój tekst, takie są badania. Ale to właśnie jest świetna sprawa i dziękuję Ci za to, że sprawiaj, że jednak ta wyobraźnia może popracować, może się troszkę poruszać, może się rozruszać. Znaczy ja Ci powiem, że mam nadzieję, że nie skupiłeś się tylko i wyłącznie na scenach erotycznych w tej książce, bo wiem, absolutnie nie taki był mój zamysł, żeby ta książka była odebrana jako książka erotyczna. Te sceny dodałam nawet już w trakcie pisania, o czym wcześniej nie myślałam, jakby myśląc o tym, że no jest to jakby cała nasza codzienność, jest to element naszego życia i dlaczego by o tym nie pisać. No nie zamierzałam pisać o tym w jakiś sposób taki bardzo, nie wiem, ordynarny. Nie miałam tego w zamyśle, dlatego też wiele niedopowiedzeń właśnie takich, których no każdy ma z nas swoją fantazję i fajnie sobie to samemu wymyślić. Dlaczego to nie jest też pewne momenty, pewne sytuacje są niedokończone. Więc myślałam, że to będzie właśnie dobry aspekt tego. Bardzo dobry. Powiem Ci szczerze, bardzo szybko ten aspekt erotyczny schodzi na drugi plan i tak naprawdę wszelkiego rodzaju intrygi, te rzeczy, które się pojawiają, oczywiście wybijają się
na pierwszy plan. Tutaj widzę, że mnóstwo osób Cię pozdrawia, od Krzyśka, od Madame, tak dalej. Wszystkim widzę, widać, podoba się, że jestem. Z tego, co słyszę, to akcja tej książki dzieje się 100 lat po rewolucji francuskiej, pisze Krzysztof Kubiak. Bardzo dobrze. Przyznam szczerze, że proszę bardzo, cześć Ewelina, cześć Marcin. Ewelina jest super, jazda daje szkodu, lekcja jest super elegancko. Bardzo fajnie. XIX wiek to przede wszystkim odzyskanie przez Polskę niepodległości. Tak, aczkolwiek nie jest to poruszane, mimo że również wątek Polski również jest, przynajmniej przez bardzo krótką chwilę, to głównie chodzi o mocarstwowe sprawy, że tak powiem, miło poznać. Więc super, dobrze, mój błąd, tutaj wszystko w porządku. Ludzie bardzo się cieszą, że jesteś, fajnie, bardzo fajnie, gdyż osoby, która mówi o książkach, do tej pory nie było. Słuchaj, może zaczniemy, kilka pytań przeczytam, a pierwsze, które mam, to jest od kolegi mojego, od Michała. Pytanie jest, gdybyś miała być drzewem, jakim byś była? Nie, no żartuję oczywiście, to jest Michał, on ma bardzo dziwne poczucie humoru, więc nie będziemy pytać. Michale, cześć, pozdrawiamy Cię, bo domyślam się, że oglądasz. Co prawda nie widać Cię tam w kamerze, ale domyślam się, że jesteś. Pytanie od Łowcy Duchów. Ewelina, czy miałaś przy pisaniu książki moment zwątpienia, czy wszystko poszło gładko? Oj, to chyba nigdy nie idzie gładko. Ja nie wiem, czy książka, czy da radę przemyśleć tę książkę od początku do końca, zrobić taki sobie plan, żeby od początku do końca wszystko szło gładko. Pewne rzeczy nasuwają się w trakcie pisania, więc nie ma takiej opcji, no przynajmniej nie dla mnie. No, zresztą ja jestem, nie mam pewnego schematu, za pomocą którego piszę, więc często gęsto przeskakuję, a szczerze powiedziawszy, książka powstała od ostatniej sceny, więc no nie było łatwo. Aczkolwiek w momencie, kiedy już miałam czas na to, żeby pisać, poszło to znacznie szybciej. Mm-hmm. Bo to jest tak, panie i panowie, ta książka, to troszeczkę uchylę rąbka tajemnicy, ale niewiele, można powiedzieć, akcja się nie dzieje linearnie, to znaczy, co mi się podoba, jest kilka retrospekcji, jest nagle, dowiadujemy się coś, ja to miałem w jednym momencie, nie powiem w którym, ale miałem w jednym momencie i tak się mówię, zaraz, ale przecież... Jak? On mówił, że to zrobili, ale tego nie zrobili. Ja mówię, nawet pytam się mojej kobiety, mówię, Agata, przecież mówię, ona mówi, czytaj spokojnie, czytaj. Mija 20-30 stron i nagle, proszę bardzo, jest wyłożona kawa na ławę. Dowiaduję się, mówię, popatrzcie, bardzo fajnie, troszeczkę może nie a la Pulp Fiction, bo to akurat zbyt nie za bardzo a propos porównanie, ale rzeczywiście podoba mi się, że tak ładnie mieszasz pomiędzy jednym a drugim i to jest bardzo, bardzo fajnie. Powiedz mi, co Cię zainspirowało? Ta książka, co Cię inspiruje, co sprawia, że piszesz takie rzeczy? No, słuchaj, zrobić taki blog na YouTubie, to rzeczywiście pewnie nie jest problem. Ja robię, używam telefonu, wcześniej używałem innego mikrofonu, ale to tak naprawdę nie jest wielka sprawa. A napisać książkę, to trzeba po pierwsze mieć pomysł, tak jak mówiłem, panie i panowie, 383 strony. Oczywiście nie liczę podziękowań, bibliografii i tak dalej. 383 strony fabuły. To nie jest Eliza Orzeszkowa. Tutaj nie mamy 20-stronicowych opisów przyrody. To rzeczywiście cały czas jest akcja, są jeden, drugi, trzeci wątek. Miesza się naprawdę, jest tak pomieszane, rzeczywiście im plus oczywiście, że to jest coś niesłychanego. A ty spokojnie siedzisz sobie w Clonmel, bo powiem wam, że Ewelina również mieszka w Irlandii, w Clonmel. Słuchajcie, ona mieszka w Clonmel, może z 5 minut ode mnie. Jakbym się obijał, to 5 minut, a ja nigdy jej nie widziałem na żywo, tylko i wyłącznie przez kamerę i jak mówię, znamy się, może do tej pory przegadaliśmy ze sobą pół godziny, to wszystko. Także po prostu jest to coś niesamowitego, więc jeszcze raz wam, co Cię inspiruje? Inspirują mnie książki. Mam bardzo bujną wyobraźnię, wiele rzeczy sobie dopowiadam, inspirują mnie filmy, inspiruje mnie otoczenie, inni ludzie, naprawdę wszystko. Jeżeli mogę, zapisuję, inspiracji szukam wszędzie. Bardzo inspiruje mnie muzyka, której słucham. Mogę wam zdradzić, że praktycznie do każdej sceny osobno, każda scena osobno powstała do innego utworu muzycznego. Prawdopodobnie bez tego by nie powstały. Także, no Jezus, jest to bardzo szeroki wachlarz rzeczy, które mnie inspirują. Jeżeli powiem, że inspirowałam się troszeczkę książkami Anny Rice, może trochę zdradzę za bardzo fabułę, ale jest to naprawdę duża pomoc.
czytam dużo fantastyki, czytam, uwielbiam historię, więc czytam bardzo dużo książek historycznych. No i to wszystko wpływa na to, gdzie gdzieś tam w głowie kształtuje mi się pewien obraz całej tej historii. I tak sobie, tak się realizuje moje zamierzenia. No, ciężko wybrać jedną zasadniczą rzecz, która cię inspiruje. No po prostu takiej nie ma. No, na to składa się szereg rzeczy, które tworzą całość. Dla tych, którzy nie czytali nigdy Anna Rice, ani nie są z nią, że tak powiem, obeznani, to jest ta pani między innymi, na podstawie której książki nakręcono taki bardzo mało znany film pod tytułem Wywiad z wampirem. Tam wiecie, taki jakiś mało znany aktor, Brad Pitt, Tom Cruise, Antek Banderas i tak dalej, rzeczywiście coś tam się działo. Pytanie do ciebie od Krzysztofa Kubiaka, gdybyś miała wybrać ulubioną ekranizację Stephena Kinga, co by to było? Troszeczkę, że to powiem, Krzysztof wybiega przed to, co mamy, o czym mamy porozmawiać później, ale niech już będzie. Wiesz co, odpowiadając na to pytanie, też nie mam jednej odpowiedzi, ponieważ uwielbiam Stephena Kinga, uwielbiam jego ekranizację. Mam nawet jedną książeczkę, mogę wam pokazać, bo sobie przygotowałam książki, które mam, które zostały kiedykolwiek zekranizowane. O, to jest na przykład Worek Kości Stephena Kinga, ale to jest jedyna książka, którą chyba na tą chwilę mam jego. Natomiast jaką ekranizację lubię najbardziej? Bardzo lubię Masteczko Salem. Bardzo lubię Carrie. Carrie to nowe czy to stare? Stare. Stare, oczywiście. Stare. Ale wiem, wiecie co, to są horrory, ale Stephen King napisał bardzo dobre filmy, sensacyjne, kryminalne, to jest Zielona Mila, to są Skazani na Shawshank. No, tego jest mnóstwo. Teraz, nie wiem, myślę, że wiecie wszyscy, że wyszła kolejna część Leśnienia Stephena Kinga, nie? Pod tytułem Doktor Sen. Doktor Sen, tak. Także, także jest tego sporo. Pamięć absolutna, panie i panowie, mało kto o tym wie, z Arnoldem Schwarzeneggerem, to sprzed 100 tysięcy lat też na podstawie Kinga. Co prawda wtedy pisał pod pseudonimem jako Bachman, ale to rzeczywiście też jest jego. Ja również zgodzę się z tobą. Ja akurat będę w opozycji, znaczy inaczej, zgodzę się z tobą, ale będę w opozycji. Bardzo ciekawe to brzmi, ale powiem w ten sposób. Jestem w opozycji, ponieważ nienawidzę Kinga książek. Ja po prostu przeczytałem kilka i po prostu stwierdziłem, że zaczęła od regulatorów bodajże właśnie jako Batman i tak mi się nie spodobało i potem stwierdziłem, że to nie jest coś dla mnie. Ale żeby było śmieszniej, dwa z moich ulubionych filmów, o czym mówiłem kilka tygodni temu, to jest właśnie Zielona Mila oraz Skazania Shawshank. I to jest na podstawie, no nie książek, to opowiadań jego Stephena Kinga, jak to bardzo ładnie, zgrabnie Frank Darabont, czyli reżyser, to wszystko ubrał, połączył, żeby wyszło z tego coś pięknego. Więc jakbym miał wskazać, to bym się oczywiście zgodził z tobą, że Skazania Shawshank i Mila, Zielona Mila, to oczywiście coś pięknego. Znaczy, jeśli mogę dodać, to powiem wam, że Zielona Mila, którą czytałam w trakcie oglądania filmu, i powiem, że to jest jedna z ekranizacji, której książka jest równie dobra jak film, więc naprawdę polecam, jeśli ktoś jeszcze nie widział. A to jest rzeczywiście... To jest oczywiście rzadkość, przyznam szczerze, bo w 9 na 10, przynajmniej takie jest moje zdanie, 9 na 10 ekranizacji jest słabsze od książek, ale zawsze zdarzy się ta jedna. Ja mam taką jedną moją ulubioną, ale może później do tego dotrzemy. Pytanie jest od Andrzeja Arina. Skąd wzięłaś pomysł, aby napisać taką właśnie powieść? Andrzej Konefał, towarzysz lajkacji. Cześć Andrzej. My się z Andrzejem już troszeczkę znamy. Skąd wzięłam taką powieść na pomysł? No jak już wspomniałam, no był to sen. Bardzo, no dobra, powiem, dwuznaczny sen. Ale z tego powstała historia. No i a ponieważ chciałam połączyć kilka wątków. Nie chciałabym, żeby historia była jednoznaczna i jednotorowa, więc stąd ten pomysł. No, ciężko powiedzieć, skąd on powstał. No, z mojej głowy. No, mówiłam, mam bujną wyobraźnię. Dokładnie. To jest najważniejsze. Bujna wyobraźnia, panie i panowie. Jeszcze nie miałem, strasznie cykam się czytania Lalki, Zbrodni i Kary Mistrza Małgorzaty. To są książki dosyć... No nie. Potężne, to wiesz, to jak najbardziej. To tak jakby można było powiedzieć, że słuchaj, sięgam niedługo po nową książkę, w ogóle po książkę Umberto Eco. To są twórcy, których trzeba znać, ale rzeczywiście to są poważne nazwiska. Ale myślę, że Mistrz Małgorzata chyba obowiązkowo. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że jest z tego, co mi pamięć nie mieli, jest wspomniana ta książka chyba
w twojej książce. Albo coś takiego jest. Bram Stoker czy Stephen King? No właśnie widzę, ale powiem wam, że cholernie trudne pytanie. Uwielbiam Brama Stokera, uwielbiam Drakulę i książkę, i jego ekranizację, czy Stephen King. No kurczę, no tworzyli w zupełnie innym czasie. No bardzo ciężko, ponieważ no są tak inne od siebie, że byłoby naprawdę ciężko wybrać. Do Brama Stokera mam jakiś taki, no jakąś taką słabość. No, jest to też jedna z książek, którymi się wzorowałam. A wiecie o tym, że Bram Stoker jest Dublińczykiem i urodził się w Irlandii? Taka ciekawostka. A już powiem ciekawostkę mam dla ciebie. Bram Stoker, kiedy pisał właśnie Drakulę, bo to nie było tak z dnia na dzień, w trakcie okresu, kiedy to tworzył, pisał, mieszkał przez pewien okres również w Clonmel. No to pięknie. Ja mam dużo takich informacji o Bramie Stokerze i o tym, jak powstała Drakula, ale nie wiem, czy będę was zanudzać, więc... bo jest całkiem ciekawe. My lubimy takie ciekawostki. Kolejne pytanie od Miłosza Nowaka. Pozdrawiam, Ewelina. Czy któraś z postaci jest inspirowana prawdziwymi postaciami? Może mąż? No ojej, nie. Kurczę, powiem ci, że to akurat Miłosz mi ukradł jedno z moich pytań, które miałem do siebie. Mąż, może mąż, to może ksiądz Albert? Ale zobaczymy. No, słucham sam ciebie. A dlaczego domniemujesz, że mój mąż to ksiądz Albert? Podobieństwo jakieś widzisz? No, może jakaś taka jest. Może coś takiego akurat mi się narzuciło względem księdza Alberta, co nie? No ale to wiadomo, ale. Nie, żadna z postaci nie jest wzorowana na żadnej rzeczywistej osobie. Są to totalnie wymyślone postacie. Natomiast przyznam się, że wygląd głównego bohatera, czyli Gabriela Montana, wzorowałam się trochę dokładnie na jednej z... i nie na mężu. Mam nadzieję, że nie będzie mi tak miał za złe, ale wzorowałam się na jednym z moich ulubionych wykonawców z zespołu. Nie chcę zdradzać ani nazwiska, ani ten, bo nie chcę robić żadnej reklamy, ale fakt faktem tak, jest to jakieś tam moje wyobrażenie, była to osoba, która najbardziej pasowała mi do tej postaci. I to jest super, bo przy tym szczerze, jak pamiętam, kiedy zaczynałem powiedzmy czytać książkę, pierwszą książkę, jaką ja osobiście pamiętam, którą czytałem, to była Akademia Pana Kresa, dlatego między innymi wspomniałem przy niej. Ale kiedy czytałem za gówniarza właśnie książki Karola Maja, to też miałem... To właśnie jest świetne w książkach, to uwielbiam, że twoja wyobraźnia działa i dziękuję bardzo. Czy ty w tym momencie wyobrazisz sobie, że ten powiedzmy Montan to jest, nie wiem, Mel Gibson, że to będzie Denzel Washington, czy ty wolisz Cezarego Pazurę, czy ty sobie, że to jest Janusz Gajos? Nie ma problemu, on w tym momencie w twojej głowie jest i to jest świetna sprawa. Kolejne pytanie od Krzysztofa Kubiaka. Bracia Grimm, Hans Christian Andersen czy Charles Perrault? Ja, większość to i tak fantastyka, więc bardzo bliscy są mi bracia Grimm. Bardzo lubię baśnie, a szczególnie te opowiedziane w taki bardzo nietypowy sposób. Więc myślę, że bracia Grimm. Bracia Grimm, słyszeliście? Bo bracia Grimm, panie i panowie, które my możemy znać, to są takie ładne, ugładzone opowiastki, że wszystko super. Nie, nie. Na przykład nie mamy tego, że kiedy dziewuchy chciały wsadzić tego... ten pantofelek w kopciuchu, to tam nożami obcinały paluchy, krew się lała i tak dalej. A tak właśnie bracia Grimm pisali. I tak to było. Tak, słuchajcie. Odkryliście tak, Amerykę. Mamy bardzo cenzurowane wersje. Oczywiście. A przy okazji odkrywam Amerykę. Skruch czyta książki. Tak, zdarza mi się. Oczywiście, że mi się zdarza. Mówię, nie jestem serdecznym Polakiem. Tutaj może się pochwalę, tylko mała taka dygresja. Zanim jeszcze Irlandię zamknęli, udałem się właśnie do sklepu charytatywnego i nabyłem, jak to ładnie mówię, siostra Anastazja. Pozdrawiam, siostra Anastazja, czwarta klasa liceum, drogą kupna. Kupiłem sobie też poważne książki. Ernest Hemingway, Komu bije dzwon? Charles Dickens, Trudne czasy. Dean Koontz, tak, ja lubię, uwielbiam Deana Koontza, TikTok. Jeszcze jeden Dean Koontz, Breathless. No i dwie książki, które współtworzył Guillermo del Toro. Guillermo del Toro to jest jeden z moich ulubionych reżyserów, panie i panowie. To jest ten facet odpowiedzialny za Kronos, za Hellboya i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście facet, który ma bardzo ciekawą wyobraźnię, bardzo ciekawe rzeczy tworzy. Patrzymy tutaj do ciebie. Twoja książka spadła, ojej. Tutaj piszą do ciebie widzowie, zaraz zapytamy. Ale no, miałem też pytanie, ale to akurat Miłosz wyrwał, ale zapytam inaczej. Jak mówiłaś, książka nie powstała jeden dzień, nie powstała dwa, no to
siłą rzeczy wiadomo, że tak jest. Ale powiedz mi, jak długo trwało właśnie pisanie, cała, że powiem, preprodukcja, zbieranie informacji, no bo książka Akcja dzieje się w XIX wieku, więc też musiałaś dojść, żeby to miało ręce i nogi, żeby to się zgadzało, żeby się nagle nie okazało, że użyjesz jakiegoś terminu, który jest niezgodny, który się pojawił na przykład, nie wiem, 100 lat później albo coś. Jak długo ten cały proces twórczy od pomysłu, no powiedzmy, do wydania? Jak to długo trwało? Jak to tak mniej więcej wygląda? Cały proces twórczy, pomysł powstał szybko, ale całość od początku do zakończenia, powiedzmy postawienia tej ostatniej kropki, trwało około 2 lat. Dlaczego tak długo? No jedni mogą powiedzieć, że długo, inni nie. Problemem jest to, że ja po prostu, no bardzo specyficzna rzecz, normalna dla nas wszystkich, brak czasu. Więc tu jest największy problem. Tym bardziej, że się pracuje, tym bardziej, że mam dzieci, tym bardziej, że jest dom, więc no, tego czasu jest zawsze za mało, jeśli by się chciało. No i dlatego to tak długo trwało. Natomiast jeżeli chodzi o sam research, wiecie co, no pewne rzeczy oczywiście musiały być znalezione na początku, ponieważ no, musiałam od czegoś zacząć. Natomiast w miarę powstawania całej historii pojawiały się nowe wątki, nowe elementy, które musiałam sprawdzać na bieżąco, więc to też trwało razem w trakcie pisania książki. Nie było czegoś takiego, że ja sobie ustaliłam wszystko od początku i do końca, no bo pojawiały się w pewnym momencie takie elementy, jak na przykład, wiecie co, no, pisząc książkę muszę doszukiwać się bardzo wielu rzeczy, tak jak właśnie mówisz, żeby to wszystko miało ręce i nogi, to w trakcie nagle pojawiają się rzeczy, że na przykład o sobie myślę, dobrze, zobaczył zdjęcie, dajmy na to kogoś i teraz tak myślimy, okej. Tak, i dokładnie nagle myślisz sobie, dobra, ale to jest końcówka XIX wieku, w ogóle w jaki sposób robić zdjęcia, czy to w ogóle miało ręce i nogi, jak to powstawało. Tak samo było, bo jest tam troszeczkę o muzyce, więc no, oni nie mieli takich udogodnień jak my w tej chwili, więc musiałam to też jakoś zrobić, jaka kiedy powstały gramofony i tak dalej. No więc wszystko wymagało przeszukania dokładnego, przeanalizowania, czy to się zdarzyło przed, czy po, czy mogę w ogóle użyć pewnych tematów, poruszyć pewne wątki, ale powiem szczerze, że i tak nie ustrzegłam się błędów. Był jeden znaczący, między innymi był to ubiór sióstr dominikanek. Oczywiście miałam troszeczkę inne wyobrażenie na początku tego, jak to wyglądało, jak one się ubierały, co skorygowała mi pani redaktor, która redagowała moją książkę, za co bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy pani Monika Wysocka, dziękuję ślicznie za tą piękną pomoc. I no kurczę, no powiem, że to były takie rzeczy, na które ja nie zwróciłam uwagi, a później się okazało. I ta pomoc naprawdę była konieczna i potrzebna, uważam. To jest świetna sprawa, bo ja co prawda no, nie mam pojęcia w ogóle, jak się pisze książki, co najwyżej kiedyś tam pisałem scenariusze, ale też pamiętam, kiedy robiłem jeden z moich filmów, czyli Predator Czas Celtów, gdzie akcja się działa też, że powiem, w średniowieczu, no to miałem napisany scenariusz i mówię, okej, dobra, mamy Predatora tam w XVII wieku, jak bardzo nieprawdopodobnie to brzmi, ale poszedłem do znajomego historyka i mówię, Kolm, słuchaj, przejrzyj to po prostu, wiesz, taka jest fabuła, ale no i wziął to i mówi, słuchaj, ten facet nie może na przykład nazwać się Mick. Na przykład nie można nazywać się Mike. Ja mówię, a czemu? Mówi, to jest takie bardzo amerykańskie. Jeżeli chcesz, żeby to było Irlandczyk, to musi nazywać się Mick. Ja mówię, no dobra, no w porządku, nie? A ten się nazywa George, a on się nie może nazywać George. Ja mówię, czemu się nie może nazywać George? Mówi, bo wiesz, co się dzieje wtedy? Wtedy Irlandia była w stanie wojny z tym i z tym brytyjskim królem. I to. I on mówi, że ten król się nazywał George, więc nikt żadny by nie nazwał rodzic swojego. I takie, to są niby rzeczy, które nie zauważacie, ale to są szczegóły, które naprawdę każdy, kto się zagłębia w to, jak mówiłaś, jak twoja pani redaktor, to wychwyci w mi, wychwyci w locie. I to jest naprawdę świetna sprawa, panie i panowie. Bo w ogóle sytuacja jest taka z książką, bo powiedzieliśmy o książce, ale nie powiedzieliśmy, o co chodzi w niej. Mamy właśnie XIX wiek, no i to były czasy, kiedy tak na dobrą sprawę, no nie było tego, że dziewczyna mówi, a co ja pójdę się uczyć, ja na studia może pójdę, bo ja nie chcę założyć robić w maku, ja może bym jakimś inżynierem została albo coś, ale ojciec mówi, co ty głupia dziewucho gadasz normalnie, ty będziesz się hajtała z tym facetem, którego ja ci wybrałem i tyle, co nie? No i ona mówi, nie, a ja się będę uczyła, a ja chcę przeczytać Władcy Ciemności i co mi zrobicie? Wysłali ją do klasztoru, tam spokorniejesz, tam oczywiście nabierzesz ogłady, a ona mówi, że nie, no ale w tym klasztorze zaczynają się dziać rzeczy,
które w pewien sposób otwierają jej oczy. No właśnie wspomniany wcześniej jeden z księży ma ogromną, panie i panowie, ogromną, to mi się akurat podobało bardzo, ogromną biblioteczkę. I te tytuły rzeczywiście bardzo dobre, ciekawe, fajne, więc tam dziewczyna, można powiedzieć, uczy się w pewien sposób życia. I to jest rzeczywiście ważne, panie i panowie. Słuchajcie, przypominam, dzisiaj naszym gościem jest Ewelina Kasiuba, autorka właśnie tejże oto książki Władcy Ciemności. Zadawajcie pytania, bo na najciekawsze pytania nagrodzimy książkami. Przyjdą do was świeżutkie, cieplutkie, prosto z wydawnictwa Oficynka, które je wydało, co tu dużo mówić. A ja oczywiście skorzystam, skoro Ewelina to jest, skorzystam z chwili prywaty, a mogę chyba w końcu prowadzę ten kanał, nie? Chciałem wszystkim podziękować, dziękuję wam za każdym razem, jak tylko mam możliwość, za wspieranie mojego kanału, czy to przez wpłacanie donate'ów, czy to przez wspieranie mnie na Patronite. Dzięki wam mogę sprawiać tak naprawdę, że ten kanał się rozwija, że cykle takie jak między innymi cykl Filmowa Irlandia, który mam nadzieję niedługo powstanie, jak już będę mógł jeździć, to pojeżdżę. Filmowa Irlandia polega na tym, w skrócie, że będę jeździł po miejscach, gdzie w Irlandii kręcono filmy, a tych jest całe zatrzęsienie, bo chociażby Waleczne Serce, Szeregowiec Ryan, Hellboy, niedaleko, niedawno w Ker, 15 minut ode mnie, Ridley Scott wraz z Benem Affleckiem, Mattem Damonem kręcili film The Last Duel, czyli Ostatni Pojedynek. Wiem, byłem na planie, byłem pod planem, oczywiście na plan by mnie nie wpuścili, ale jest reportaż na moim Facebooku, macie. I dzięki wam za to, że wspieracie mnie na Patronite i na donacie. Wielkie brawko, super fajnie, że jesteście. Proszę o jeszcze, gdyż oczywiście dzięki temu kanał rośnie. Patrzymy dalej, jakie tutaj pytania się pojawiły, bo rzeczywiście chwilę mi się czat przewinął, a tutaj się dzieje dużo rzeczy. O, takie może akurat nie za bardzo a propos ciebie, ale zobaczymy, czy dasz radę. Od Stixa pytanie. Czy czytałaś książkowe adaptacje Star Wars, czyli Gwiezdnych Wojen? Czy znasz? Nie, myślę, że Marcin czytał, ale ja nie. Znaczy, wiecie co, mam książki takie, moje dzieci mają, mój syn ma akurat książki ze Star Warsa, ale myślę, że to powstało na podstawie raczej filmów niż odwrotnie. Ale to jest, że George Lucas stworzył, że tak powiem, podstawy, a reszta już teraz są pisane książki. Nie znam osobiście, przyznam szczerze, że pewnie wiele osób mnie za to ukamienuje, ale nie oglądam ani animacji Gwiezdnych Wojen, ani, słuchajcie... We środę są kultowe horrory, w piątki są recenzje nowe, w niedzielę spotykamy się na żywo i wy chcecie, żebym oglądał seriale Gwiezdne Wojny. Nie damy rady. Niestety nie wszystko możemy, czy to ja, czy Ewelina, ogarnąć. Patrzymy, Adam tutaj też pytał o podobne rzeczy. A może mało zaraz fabuły książki, jeżeli jest taka możliwość. Szekspir, chyba właśnie dokonałem tego wcześniej, ale ty, Ewelino, chciałabyś coś dodać do tego, co ja powiedziałem? No, czyli wiemy o tym, tak jak już wspomniałeś, książka opowiada o historii młodej dziewczyny, Elise Ormond, która sprzeciwiając się woli swoich rodziców, którzy no, wbrew niej, wbrew temu, że się nie zakochała, postanawia wydać ją za mąż, za no, bardzo bogatego plantatora. Czemu ona się oczywiście sprzeciwia, zostaje ukarana zesłaniem do klasztoru, w którym po prostu ma zmienić zdanie, widząc te ciężkie życie, które tam toczą kobiety. Ale no nie poddaje się temu i cała ta historia opowiada właśnie o jej walce o prawie decydowania o sobie, o prawie decydowania o własnej miłości. Tam poznaje nauczyciela w klasztorze. Od razu wspomnę, że Gabriel Montan nie jest księdzem. I żeby nie było żadnych tutaj niedopowiedzeń, nie jest księdzem, jest taką osobą, która w klasztorze ma zadanie odesłać te, które faktycznie nie pójdą tym tropem, czyli kobiety, które, że tak powiem brzydko, nie nadają się do takiego stanu zakonnego. I on po prostu pokazuje im inne możliwości, jakie mogłyby zaistnieć w ich życiu, jaką drogą mogłyby pójść, nie tylko zostając tam. I tak właśnie się rozpoczyna historia Elis i Gabriela. No bo nie szalmy się też, panie i panowie, powołanie bycia księdzem czy zakonnicą, no to nie jest tak, że bierzemy sobie, a może za rok zmienię zdanie albo nie, no to raczej jest na... Oczywiście. Powinno być na całe życie oczywiście. Wiadomo, jak to jest. Patrzymy, już dalej pytania się pojawiają. Miłosz Nowak pyta, na czym piszesz? George R. R. Martin pisze na starym systemie DOS. Może maszyna do pisania, czy klasycznie w Wordzie? Jak to jest u ciebie? Uwielbiam maszyny do pisania. Niestety nie posiadam żadnej.
piszę głównie w Wordzie, na swoim przystosowanym do tego tablecie, o co zadbał mój mąż, pozdrawiam. Pozdrawiam męża Michała. I powiem wam, że, no nie, że próbowałam innych, nawet typowych programów dla pisarzy, zawsze wracam do Worda. Jakoś po prostu się do niego przyzwyczaiłam, te opcje są dla mnie do opanowania i jest mi po prostu to najwygodniej. Szczerze powiedziawszy też, wysyłając nawet propozycje wydawnicze, i tak muszę to zapisać w Wordzie, więc jest najłatwiej i najszybciej po prostu później też. Najbardziej rozpowszechniony format, krótko mówiąc. To jest tak, że każdy, że tak powiem, medium ma swój format. Ja na przykład nie tworzę w Wordzie scenariuszy, bo też się okazało, że potem nie mogę, bo potem co. Nieważne, nie dzisiaj o mnie. Aleksandra FB pisze, chyba znam tą Aleksandrę, ale dobrze. Aleksandra, cześć Ewelina Marcin. Gdyby miała powstać ekranizacja Władców Ciemności, którzy aktorzy mogliby wcielić się w rolę głównych bohaterów? Więc tutaj zakładam, że puszczamy wodę fantazji i nie ma czy to polskie, czy zagraniczne podwórko, czy żyjący, czy nieżyjący, kogo byś widziała? No wiecie co? Nie zastanawiałam się nad tym, ale powiem wam, że wolałabym aktorów niezbyt popularnych, dlatego że wolałabym skupić się na fabule, jeśli miał być powstawać ekranizacja, żeby oddać klimat, niż na głównych bohaterach, aczkolwiek no role są znaczące, więc też nie chciałabym, żeby to byli tacy nijakie osoby, przepraszam. Natomiast wolałabym, żeby to nie był nikt znany. Mogła być to osoba bardzo do tego dostosowana. Wiecie co, odpowiem wam na przykładzie książki. Nie wiem, Marcin, czy ty czytałeś, ale powiem wam, jak ja sobie to widziałam kiedyś, jak ciężko jest dobrać aktorów na podstawie książki. Nie chcę was szokować, ale opowiem teraz o 50 twarzach Greya. Wiecie co, przeczytałam książkę najpierw, wszystkie trzy tomy. Nie jest to książka ambitna, ale jest to książka bardzo dobrze zapycha czasu. Natomiast później oglądałam film. Słuchajcie, wyobrażenie o głównych bohaterach jest totalnie inne, przynajmniej dla mnie i u mnie, niż to, co zostało pokazane w filmie. Dlatego no, faktycznie dobranie aktorów do tego, żeby faktycznie odtworzyli tą postać, jest no, niezmiernie trudne. I bardzo ciężko to dobrać, więc ciężko mi sobie wyobrazić na tą chwilę kogoś, kto by aż tak dobrze do tego pasował. Poza tym na pewno w naszym pięknym polskim kraju, polskiej filmatografii, czy nawet w takim Hollywood, z którego możemy czerpać jakąś inspirację, no jest na pewno tyle aktorów, których ja dobrze jeszcze nie znam. Więc może i by się ktoś znalazł, ale na tą chwilę niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo nie znam takich osób. Czyli w skrócie, nie bierzemy nikogo z Korony Królów, nie bierzemy nikogo z Klanu, ale Mel Gibson nie. Też panie panowie odpala. Także spokojnie, ktoś by się znalazł. A to jest właśnie dobre podejście. Podobało mi się to, że mówisz, bo można powiedzieć, o, ja biorę Sylwka Stallonego, dziękuję bardzo, pojawi się Stallone na ekranie, to wszyscy, o, Stallone, super, ekstra, fajnie. A to właśnie chodzi o to, nie, spokojnie. Nie masz się skupiać na aktorze, tylko masz się skupić na fabule, więc w tym momencie jest tak najlepiej. Pytanie od Stixa. Twoja pierwsza przeczytana książka. Pamiętasz? O kurczę, wątpię. Bo ja czytam od bardzo małego dziecka, więc odkąd pamiętam. Mhm. Kurczę, no na pewno to była jakaś lektura szkolna, przypuszczam. Pierwsza, niestety nie odpowiem na to pytanie, ale w swoim życiu przeczytałam multum książek, więc... Ciężko podać tą pierwszą. Dokładnie. Ewelina też nie jest statystyczną Polką, więc czyta więcej niż jedną książek rocznie, więc trudno, panie i panowie, niestety. Patrzymy. Daily Lincoln pyta, jakie macie podejście do odsunięcia twórców oryginalnych treści od projektów filmowych? Nie mówię tutaj o indywidualnej interpretacji dzieła, ale o sytuacji podobnych jak z J.K. Rowling i Fantastycznymi Bestiami. Wiesz co, no, na pewno ciężej jest pokazać to, co w książce jest umiejscowione w takim filmie, więc jeżeli autor chciałby dokładnie jakiejś takiej interpretacji swojej książki, no to pewnie przypuszczam, że się nie da. Jak to ktoś ładnie powiedział, wyobraźnia nie ma budżetu i żadnych ograniczeń i tak dlaczego w książkach możemy pisać dokładnie wszystko, co chcemy, jak to widzimy. Natomiast no, nie wszystko da się nakręcić. Nie każdy film ma tyle czasu. Możemy to zrobić w kilku tomach, a film ma ograniczenia, czy to czasowe, czy dajmy na to efekty, czy sam scenariusz, więc
No, myślę, że fajnie by było, żeby reżyserzy, scenarzyści robili to. Nie wiem, czy byłoby fajnie, bo w sumie nie znam się na tym, ale czy robić to pod dyktando autora? Byłoby trudno, wydaje mi się. Jeżeli faktem, no bardzo niestety dużo jest takich ekranizacji, tak jak Rowling, że no, ona chciała mieć wpływ i ona miała, bo przecież miała wpływ na wybór aktorów. Chciała zatrudnić angielskich aktorów i po części jej się to udało. Natomiast są autorzy, nawet polscy autorzy, którzy chcą mieć wpływ na ekranizację swoich książek, no i to się nie udaje. Według mnie jest to tak naprawdę zależne od wytwórni i od scenarzysty. To znaczy, ostatnimi czasy dużo czytam właśnie ciekawostek i wiele razy jest tak, że scenarzysta jest niezadowolony, że jakiś twórca jest niezadowolony, bo rzeczywiście coś wytwórnia mówi, o nie, chcemy w ten sposób. Pamiętaj, Lincolnie, mówisz o J.K. Rowling, czyli o tak naprawdę serii Harry'ego Pottera, nie mówimy o książkach, mówimy tylko o filmach, która zarabia miliardy. Więc Warner Brothers naprawdę dmucha na zimne. Może w tym momencie ona chciała coś zmienić. Może oni rzeczywiście, co bardzo, bardzo jest nagminne, że powiedzmy książki były, załóżmy, J.K. Rowling ma w założeniu, że te książki są do osób powyżej 17 roku życia. A wytwórnia mówi, nie, musi być poniżej, bo my chcemy sprzedać więcej koszulek, lunchboxów, więcej figurek, więcej tego. Więc na przykład ten wątek usuniemy. To tego nie będzie. I bardzo często tak jest. Czy wydaje mi się to naganne? Wydaje mi się, że to powinno być załatwione dużo wcześniej. Niekoniecznie chodzi mi o J.K. Rowling, ale ogólnie o twórców, że dogadujemy się, mówimy, ok, w porządku, tworzymy film dla takiej widowni, to usuniemy, bo jest zbędne. Wiadomo, film nie może mieć 5 godzin. Znaczy, film może mieć 5 godzin, ale wytwórnia się na to nie zgodzi, bo oni chcą na przykład dać 3 seanse w ciągu dnia, żeby na każdy seans można było kupić bilet za 10 euro i zarobić powiedzmy 30 euro przez 3 seanse, na przykład na jednej osobie, a nie że tylko jeden. Czemu Quentin Tarantino zrobił Kill Bill 1, Kill Bill 2? Ponieważ Miramax powiedziało, słuchaj, nie może być 4 godziny film, mają być 2 w półrocznym odstępie, zarobić na to więcej. Taka sytuacja. Więc to wydaje mi się, tak naprawdę powinni się już dogadać, a nie jakieś takie rzeczy robić. Zanim przejdę do kolejnego pytania, chciałem pozdrowić w ogóle, bo Ewelina mnie ostatnio, że tak powiem, zaprosiła, wciągnęła mnie w bardzo fajnie. Panie, panowie, jeżeli lubicie książki, to jest bardzo fajna grupa na Facebooku, nazywa się oficjalnie Najlepsza Grupa o Książkach, więc tutaj proszę bardzo, macie pyk, od razu wchodzi na czacie, wchodzi link, możecie sobie zobaczyć, możecie, mówię, dla fanów książek. Nie tylko. Ale głównie, więc jeżeli lubicie i chcecie pogadać sobie o zespole Bayerful, jeżeli chcecie sobie pogadać o zespole Iron Maiden, albo wolicie po prostu pogadać o murarstwie, to nie ta grupa, ale jeżeli książki, ogólnie ta tematyka, to jak najbardziej oczywiście, że tak, zapraszam, naprawdę warto skorzystać. Adam Malinowski pyta, czy czytałaś coś, książki z serii Władca Pierścieni i Hobbita Tolkiena? Tak, jak najbardziej. Sprawdziłam sobie. Tak, powiem szczerze, że Władca Pierścieni, no kurczę, przymierzałam się do niej bardzo dawno temu. Zaczęłam i nie przeszłam. Tak, przyznam się. Nie wiem, czy mnie za to znienawidzicie. No, ekranizacja uważam jest doskonała. Nie wiem, czy wszyscy lubią. Mi podoba się bardzo. Jeżeli chodzi o Hobbita, Hobbit, no zobaczcie, jak fajnie z jednej książki można zrobić 3 części z takiej króciutkiej książeczki, nie? Więc a propos właśnie mówisz o ekranizacjach na podstawie książek, tego, ile autor ma wspólnego, no jak pięknie można to przerobić, nie? Także cała książeczka, no mija się troszeczkę z tym, co zekranizowano, nie? Bardzo. Ale tak, jak najbardziej, no więc właśnie. Powiem w ten sposób, na temat Władcy Pierścieni, jak to mawia Piotr Bałtroczyk, nie będę polimeryzował, bo nie powinno się i nie można oczywiście, bo zarówno książka, jak i film jest dobra sprawa, ale jeżeli chodzi o Hobbita, o film, no to powiem ci szczerze, że zgadzam się z tobą z jednym małym założeniem, że w ogóle nie masz racji, w mojej opinii. Według mnie filmy są bardzo słabo zrobione, zresztą to widać, gdyż no, Peter Jackson. Ale mówisz o Władcy Pierścieni? Czy nie, o Hobbicie. Władca Pierścieni jest rzeczywiście... To się zgadza. Super, bo tak naprawdę przez 2 lata
urzeczony wcześniej Guillermo del Toro pracował nad Hobbitem. To był jego film, on to miał robić, no ale potem się oczywiście nie mogli dogadać, wytwórnia zwlekała, więc on odpuścił, wszedł w to Jackson. Jackson wszedł z dnia na dzień, musiał kręcić, było bez sensu. Jak ja zobaczyłem, że Bitwa Pięciu Armii jest zrobiony jako jeden film, a to jest półtorej strony w książce, ludzie, normalnie to jest paranoja, to są po prostu jakieś jaja. Ja pamiętam, no to jeszcze na poprzednim kanale, ale poczyniłem oczywiście recenzję tego i doliczyłem się 7 armii. Ja mówię, coś nie halo, ale potem nagle ludzie się zwali, stary, co ten, to przecież nie to, jestem fanem i w ogóle. I się okazało, że w ciągu najbliższych kilku tygodni każda osoba, która nazywa, jestem prawdziwym fanem, doliczyli się 9 armii w tym filmie. Więc według mnie Hobbit rzeczywiście słabo, film słabo zrobiony. Dobra, teraz krótkie pytania, kilka widzę krótkich pytań. Pan Tadeusz czy chłopi? Chłopi. Słowacki czy Mickiewicz? Słowacki, dobrze, super. Patrzymy tutaj, Martin. Cześć Martin, pozdrawiamy, fajnie, że jesteś. To też w sumie pytanie troszeczkę a propos tego, o czym będziemy również rozmawiać. Jaki jest ulubiony film na podstawie książki? Ulubiony film, taki najfajniejszy, najciekawszy, który ci najbardziej przypadł do serca? Znaczy powiem tak, jedną z moich ulubionych książek są Wichrowe Wzgórza. I uwielbiam tak samo film. Wiem, że był bardzo skrytykowany, ale uważam, że kreacja Ralpha Fiennesa jako Heathcliffa i no po prostu doskonała dla mnie, także bardzo lubię tą ekranizację, uwielbiam książkę, myślę, że to jedna z moich ulubionych. Mm-hmm, super. Oj, czy czat mi tutaj ucieka? Dzisiaj rzeczywiście dużo pytań, chyba rzeczywiście chcecie otrzymać książkę. Przypominam, bo widzę, że dużo osób nowych na czacie jest. Za najciekawsze pytania dzisiaj nagradzamy, więc dodawajcie fajne pytania. Nagradzamy oczywiście nie koszulką, nie lokówką Magdy Gessler, nie maścią do stóp Wojtka Cejrowskiego, a książką Władcy Ciemności, którą napisała Ewelina Kasiuba. Nasza oczywiście dzisiejsza gościuwa. Nasz gość, tak powiem w skrócie. O, znowuż pytanie z typu dziwnych. Ulubiona lektura szkolna? Kamienie na szaniec, proszę bardzo. A widziałaś ekranizację? Bardzo dawno temu, wydaje mi się. Ja widziałem jakiś czas temu i stwierdziłem, że po prostu tyle wątków, to jest to samo właśnie, tyle wątków pominięto, że naprawdę stracił książka straciła cały swój urok. Oczywiście, że tak. Czy czytałeś książkę o opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stary Szafa? Pyta Adam Malinowski. Niestety nie miałam okazji, aczkolwiek mój syn ma, ale ja nie. Dobrze, oczywiście. Skoro mamy temat Hobbita, pyta, czy podzielenie Hobbita jednej książki na trzy filmy to prostym językiem skok na kasę? Tak, oczywiście. Tylko i wyłącznie, drogi Lincolnie. Tak jest moje zdanie. Co myślisz, Ewelino? Myślę dokładnie to samo. Tylko i wyłącznie. Najlepszy pomysł na zarobienie pieniędzy. Wytwórnie już dawno, dawno temu powiedziały, że no to jest kasa, misiu, kasa. Jak to mawia Mateusz Borek, włoska firma Casucci musi się zgadzać tu i tam, panie i panowie. Jak już mówiłem wcześniej, ostatnio, o czym to ja czytałem, albo też o Terminatorze pierwszym, że pierwsza wersja Terminatora miała 2,5 godziny, ale wytwórnia powiedziała, nie, musisz skrócić, ponieważ musi zgadzać się ilość wyświetleń, ilość seansów, więc panie i panowie, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to oczywiście, że wytwórnie chodzi o pieniądze. Lincoln również na czacie doprecyzował, że odsunęli J.K. Rowling po tym, co napisała na Twitterze o ich wypowiedziach. Aczkolwiek bardzo pozwolić, drogi Lincolnie, że nie będziemy się zagłębiać, gdyż to były rzeczy takie troszeczkę, które niespecjalnie nas przynajmniej w dzisiejszym odcinku interesują. My się tu zajmujemy kulturą, a nie politykowaniem. Dobrze, patrzymy dalej, co się dzieje. Super. Słuchaj, wiemy już, że 2 lata mniej więcej zajęło ci stworzenie tej książki od pomysłu do wydania. A jak to było z wydawnictwem? Bo wydawnictwo Oficynka, jak oni weszli w twoje życie? Czy to było na takiej zasadzie, że, no bo wiadomo, Elis nie miała możliwości wyszukania wielu rzeczy przez internet, ty miałaś. Czy to było podczas badania rynku, sprawdzania, kto może wydać moją książkę? Enter. I tak jak jakoś trafiłaś, o, popatrzcie, oni mają 3 gwiazdki, to ich wezmę. Jak w ogóle do tego doszło? Najprostsza sprawa dla pisarza.
po prostu wysyłanie propozycji wydawniczych. Myślę, że dla takiej osoby jak ja, dla debiutanta, od tego się zaczyna, czyli poszukujemy wszystkich w miarę wiarygodnych wydawnictw. I rozsyła się po prostu taką propozycję. I teraz tylko i wyłącznie od wydawnictwa zależy, czy oni na tą propozycję odpowiedzą. Taką wiadomość dostałam od wydawnictwa Oficynka, od pani Jolanty Świetlikowskiej, za co serdecznie dziękuję, bo dzięki pani dyrektor ta książka dzisiaj zaistniała i możemy ją czytać. Pozdrawiamy. I tylko w ten sposób. No, pani Jolanta zainteresowała się książką, przeczytała, dała mi bardzo dobrą opinię. No i tak postanowiłyśmy ją wydać. A ja słyszałem. Tylko w ten sposób. A ja słyszałem, że zanim książka została wydana przez wydawnictwo Oficynka, książka w jednym egzemplarzu została wcześniej wydana. Za sprawą twojego mąża. To prawda. To prawda, mój mąż kilka lat wcześniej zrobił mi taki prezent urodzinowy. Postanowił w tajemnicy wydać to, co było wtedy napisane. Było to trochę problematyczne, ponieważ on robił to w sekrecie, a ja książkę poprawiałam. Na dzień dzisiejszy książka jest dłuższa o ponad 50 stron. Dodanych jest troszeczkę elementów fabuły, więc wygląda zupełnie inaczej niż wtedy wyglądała. No ale był to niezwykły prezent. Super, bardzo dziękuję za niego. Więc mam nadzieję, że teraz za bardzo się Michała nie wściekniesz, aczkolwiek że się wściekniesz to na niego, a nie na mnie, aczkolwiek wiedziałem przed twoimi urodzinami, że dostaniesz tę książkę. No tak, oczywiście. Widziałem, jaki Michał chodził w strut i mówi, kurde, ja tą książkę wydałem, a ta wzięła znowu i zmieniła i poprawiła. Ale to fajnie mówi, bo rzeczywiście to znaczy, że się rozwija. Ja do tego się nie przyznał. Nie, oczywiście, że nie. Pozdrawiam jeszcze raz Michała. Patrzymy tutaj, Miłosz pisze, że czy oglądaliście Ptaśka z Nicolasem Cage'em z zdaniem jedna z fajniejszych ekranizacji. To jest film Davida Lynch'a? Nie. Ale sprzed wielu, wielu, wielu lat rzeczywiście dobre, ciekawe kino. Kino. Wracam do fabuły książki. Co z drugą częścią i co w niej znajdziemy? A kto powiedział, że będzie druga część? Ja w ogóle nie czytam. Najwyraźniej niektórzy wiedzą już więcej niż ja, no ale ktoś, kto czytał, to chyba już wie. No chyba tak, no inaczej nie miałby Niku Szekspir, tym bardziej, że akurat o Szekspirze też jest mowa w tejże książce. To powiemy, no to jedno z moich pytań również było na dzisiejszy wieczór. Książka kończy się, jest rzeczywiście koniec fabuły, ale jeżeli czytasz ją uważnie, no to domyśla się, że gdzieś tam w kontekście, w podtekście jest pomysł drugiej części. Nie powiem, jak się kończy, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się, to albo zadawajcie rzeczywiście ciekawe pytanie i na koniec Ewelina wybierze kogoś z was, aby się tą książkę trzymała, albo po prostu, proszę bardzo, panie i panowie, teraz pyk, poszedł na czat link do Oficynki, wchodzicie na Oficynkę, na Empik, na Amazon, na Gandalfa, na Skopca, cokolwiek wchodzicie, pisujecie Ewelina Kasiuba, super, super książka i wyskoczy i kupujcie i rzeczywiście warto. Więc nawiązując do Szekspira, co z tą drugą częścią? Czy będzie, czy możemy się spodziewać? Jak to? O co chodzi? Oczywiście, że będzie. No myślę, że w książce pozostawiłam dużo wątków, które są jeszcze niezakończone, więc no był to zamierzony efekt po to, żeby powstała ta druga część. Zakończenie jest no moim zdaniem dwuznaczne, więc ewidentnie wskazuje na to, że coś tam się jeszcze będzie działo. Oczywiście będzie druga część, nie wiem jak szybko, ponieważ jest w trakcie realizacji, więc troszeczkę więcej kłopotów mi sprawia w tym momencie niż ta pierwsza część. No troszeczkę przeskoczymy czas, nie chcę też za dużo zdradzać, będzie się działo bardzo wiele, mamy tych samych bohaterów, dojdzie nam dużo więcej bohaterów. Myślę, że zostaniemy w tym samym miksie, czyli tak, że będziemy mieli troszeczkę, no na pewno będziemy mieli trochę romansu, bo dalej mamy to, jest to historia Alice i Gabriela. Będzie trochę thrillera. No i praktycznie w nawiązaniu do pierwszej części powtórzymy to wszystko, aczkolwiek będzie zupełnie inaczej. Więc tak powiem tajemniczo. Jeżeli jesteś uważnymi słuchaczami naszej dzisiejszej rozmowy, to w tym momencie mówiąc to, co Ewelina powiedziała i to, co było wcześniej, już dokładnie wiecie, z czym macie do czynienia, a ja powiem, że jest dobrze. Tutaj Krzysztof Kubiak mówił wcześniej jeszcze odnośnie tych
scenarzystów, reżyserów, odsłoniętych twórców. Przykładem walki o prawa do ekranizacji książki jest Walt Disney, o prawa do Mary Poppins walczył 20 lat. Tak, nawet jest taki film z Tomem Hanksem pod tytułem Saving Mr. Banks, ocalić bodajże pana Banksa. Taki polski tytuł. Nie wiem, czy polscy tytułolodzy czegoś innego nie wymyślili, ale rzeczywiście zgadza się. To jest tak, że jeżeli jakiś producent, reżyser wierzy, to jak najbardziej powinien walczyć. Jaki reżyser według ciebie powinien zekranizować twoją książkę? Ciężkie pytanie, ponieważ książka, no kurczę, zekranizowanie tej książki właśnie, gdzie jest tak wiele elementów historycznych, no i to miejsce, przede wszystkim ukazanie Nowego Orleanu w tamtych czasach XIX wieku i oddanie klimatu, ponieważ dodam, że historia nie toczy się jakby totalnie w Nowym Orleanie, w centrum Nowego Orleanu, tylko na jego peryferiach. Więc to są dzikie lasy jak na tamte czasy, są to bagna, bardzo nieprzystępne, więc oddanie naprawdę klimatu tej książki myślę, że no, nie jest łatwe. Ale no to też pytanie, czy mówimy o polskich reżyserach, czy bierzemy pod uwagę już cały świat? Nie ma granic, słuchaj, lecimy na żywo. Mówimy dzisiaj dużo o wyobraźni, więc niech nasza wyobraźnia pracuje. Mówimy o całym globie. O całym globie, kurczę. Ciężkie pytanie. Nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Myślę, że nie mam jakiegoś swojego faworyta. Jeszcze. No niestety, nie odpowiem, jeszcze nie. Spokojnie, Ewelina czeka, aż ja skończę zrobić twój nowy film, wtedy powie o może właśnie. No, taka powinna być odpowiedź. Właśnie zatrudnimy od razu, no to przepraszam. Dobrze, spokojnie, w porządku. O, widzisz, bardzo ładnie. Ewelinka, bardzo ładna kobieta i z piękną pasją. Oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. To jest, mi się wydaje, słowo klucz, przynajmniej Madame Perfumela, pasja. To jest właśnie to najważniejsze, bo jeżeli nie masz pasji, to jest masakra. Bo jeżeli masz pasję, to nawet pójście do tej pracy na 8,5 godziny dziennie jest jakoś, powiedzmy, bardziej znośne. Rzeczywiście da się to przeżyć. Szekspir drąży temat. Może z innej beczki, która książka, która powinna być zekranizowana, a jeszcze takowej nie ma. Z rzeczy, które czytałaś. Dajcie pomyśleć. Z książek, które ostatnio czytałam. Boże, czytałam ostatnio same horrory, więc o, to jest... Podoba mnie się to. To jest Masterton. Ta książka jeszcze, to są Dzieci zapomniane przez Boga, to no, jeszcze nie została zekranizowana, ale powiem wam, że byłaby straszna, więc nie wiem, czy chciałabym ekranizacji i też nie wiem, czy byłoby to oddane dokładnie to, co on sobie tam napisał. Słuchaj, jeżeli widziałeś jakikolwiek film Patryka Wegi, one wszystkie są straszne, więc umierz mi. Film na podstawie książki Grahama Mastertona byłby rzeczywiście dobry, także wiesz. No mów. Przypomniałeś mi teraz, jeżeli chodzi o Patryka Wegi, więc skojarzyło mi się, jeżeli chodzi o polskich twórców. Czytałam ostatnio, mam nadzieję, że nie będę za bardzo reklamować, ale książka spodobała mi się bardzo. Jest to tytuł Gałęziste pana Artura Urbanowicza. Bardzo fajny thriller, bardzo fajny pomysł na polskie realia, a w dodatku jeszcze ze słowiańską duszą. Bardzo lubię takie klimaty i myślę, że zrealizowanie takiego filmu byłoby naprawdę super. Bardzo ładnie. Ja przyznam, że ostatnio z polskich powieści to czytałem Behawiorystę Mroza. Aczkolwiek muszę przyznać, że zakończenie mnie troszeczkę rozczarowało. Coś jak u Kinga. Tak to jest. Mroza mamy wysyp, także dla każdego coś dobrego, nie? Dokładnie tak jest. Dobrze, Lincoln pyta. Skoro padło to nazwisko, to muszę zadać to pytanie. Kto waszym zdaniem jest Tommy Wiseau, pisarzy? Jaką książkę waszym zdaniem jest antybiblią pisania książek? Troszeczkę, że tak powiem, dopowiem. Tommy Wiseau Tomasz Wiseau powinno być. To jest Polak, który nie twierdzi, że jest Polakiem, no ale nieważne. Nakręcił film, który jest jednym z najgorszych filmów w dziejach kinematografii. To jest Biblia tego, jak nie należy robić filmów. Począwszy od fabuły, przez obsadę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w nim jest źle. Więc w skrócie, kto jest po prostu pisarzem, który jest apoteozą, przeciwieństwem dobrego pisarza? To pytanie do mnie, tak? To pytanie do ciebie. Słuchajcie teraz, jak po swoich kolegach, którzy w fachu są wiele, wiele lat, Ewelina jedzie, młoda pisarka. Powiem wam, że mam taką osobę, ale nie będę tutaj już wypowiadać nazwiska.
Jest to pani, i tylko tyle powiem, której książki sprzedają się rewelacyjnie, ale uważam, że no nie powinna pisać książek. No nie, no coś, dajcie spokój, ludzie, nie będziemy mówili o kogo nie, chodzi. Nie, dokładnie nie. Co tutaj jest? 365 dni? Nie, chyba nie o to chodziło. Nie będziemy mówili. Pytanie do ciebie, ale troszkę na nie odpowiedziałeś wcześniej, od Martens. Czy lubisz twórczość Stephena Kinga? Bardzo. Bardzo, bardzo cenię sobie Stephena Kinga. Co prawda zarzuca się mu, że ma problem z zakończeniami niektórych książek, ale uważam, że i tak historie poruszane przez niego, to jak potrafi sobie poradzić, czy z kryminałem, czy z thrillerem, czy z horrorami, no jest ponadczasowym pisarzem, że nie ma o czym mówić. No. Trzeba znać i trzeba czytać. Ja przyznam, jak już mówiłem wcześniej, ja wielkim fanem Kinga nie jestem, ale co mnie zaskoczyło, nie tak dawno w kinach było To, prawda, część pierwsza, część druga z Billem Skarsgårdem w roli Pennywise'a, i kiedy dotarłem do tego, no w książce jest inaczej, tak samo, czy to w filmie jest inaczej, tak samo jak oczywiście w tej miniserii z lat 90., gdzie Tim Curry wcielił się w rolę Pennywise'a, zakończenie inne, jak dowiedziałem się, kim w książce jest To, jest Pennywise, to jest po prostu masakra. Słuchajcie, teraz jeżeli nie wiecie, a będziecie czytali książkę, to wyłączy się na kilka sekund, ja potem powiem, kto jest w książce to jest pająk. To jest pająk, który boi się, żeby jej małe przeżyły i dlatego zabija. Dobra, możecie już wrócić. Po prostu jak to takie zakończenie, sobie, ja cię kręcę, King. Zresztą on sam się z siebie śmieje w tym filmie, bo tam przecież pojawia się jako sprzedawca w tym. Pojawia się na chwilę, tak. Antykwariacie sprzedaje ten właśnie stary rower, więc akurat on dobrze wie, że to jest, zarzuca mu mnóstwo osób takie rzeczy. Wiadomo, jak to jest. I bardzo mi się to podoba, tutaj mówię do Adasia, że Adaś nie lubi książek, ale szanuje, że pani lubi książki. Oczywiście, że tak. Nie wszyscy się muszą z wszystkim zgadzać, nie każdy. Oczywiście. Wiadomo, ale fajnie, że szanujesz opinię. Mi się to bardzo, bardzo podoba. Skoro mowa o Kingu, co poszło nie tak z adaptacją Łapacza snów? Mowa o filmie Dreamcatcher. Chcesz zacząć? Nie. Oglądałam film faktycznie, ale lata temu. Niestety nie kojarzę, co poszło nie tak. No jest to faktycznie jedna z gorszych adaptacji, no ale nie wszystkie filmy są udane. No. To tak samo jak powiedzmy wspomniany wcześniej przeze mnie Dean Koontz. Do tej pory była tylko jedna udana adaptacja jego książek. Chodzi mi oczywiście o film pod tytułem Od Thomas. Do tej pory co było cokolwiek, czy to Odwieczny Wróg, czy coś innego było beznadziejne. U Kinga to jest o tyle dobre, że tam jest gro tych filmów dobre, bo jeżeli na przykład popatrzysz, mowa o starym filmie Cmentarz dla zwierząt, świetna sprawa, nie o tym mówię, mówię o tym starszy. To nowsze. Super to brzmi. W każdym razie, czy chodzi o ministerę z lat 90., czy o to nowe, jest w porządku, jest dobrze. No, rewelacyjnie wspomnieliśmy wcześniej Zielona Mila, Skazani na Shawshank. No. Nawet w swoim gatunku Pamięć absolutna z Arnoldem Schwarzeneggerem również jest to klasyk kina sci-fi, bo tego oczywiście nie można powiedzieć. No ale jak to mawiają rdzenni Rosjanie, you can't have it all, wiadomo, po hiszpańsku mówią. Więc tak to jest, że no nie wszystko może być udane. Wiadomo, jak to jest. Patrzymy, co tutaj się dalej dzieje na czacie. Najlepsza adaptacja książki i najgorsza według was? Najlepsza adaptacja książki? No myślę, że ta Zielona Mila, o której już wspominaliśmy, jest bardzo oddaną wersją książki i niesamowicie ciekawym filmem. Najgorsza? Myślę, że było ich wiele. Dużo, dużo. Najgorsza adaptacja. Ja tak wchodząc w słowo powiem ci, słuchajcie, za tydzień porozmawiamy sobie, ale czekajcie, sprawdzę, bo nie chcę spalić, ale motyw jest taki, że będzie również odcinek o wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, bo zagramy dla nich, tylko muszę sprawdzić, czy to jest za tydzień, czy to dwa tygodnie, i nie chciałbym po prostu, brzydko mówiąc, spalić, kiedy to jest. Oczywiście, że nie wiem, w tym momencie tutaj nie znajdę, ale jak znajdę, to będę wiedział. Jeżeli wiecie na czacie, kiedy jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy to jest za tydzień, czy za dwa tygodnie, dajcie mi znać. W każdym razie jeden z odcinków będzie o najgorszych, z którym, że bierzemy najgorsze filmy
według portalu IMDb, czyli najpotężniejszej strony filmowej na świecie, wybierzemy powiedzmy z 50 filmów, które są najsłabiej oceniane, wybierzemy kilka i omówimy sobie. A uwierzcie mi, tam są również adaptacje i tam są również adaptacje polskich książek, jako najgorzej oceniane. Takie się również zdarzyły. Więc wydaje mi się, że to jest, że to będzie za tydzień, bo ojojoj, po prostu aż boli, jak patrzyłem na te książki. Co to jest? Czytasz się 5 dni? Nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Dobrze. Słuchaj, pytanie troszeczkę przewrotne będzie, że tak powiem, ale ja na YouTubie jestem 8 lat. Ten kanał jest nowy, jak dobrze widzisz, dopiero jest niewielu, 190 kilku subskrybentów. A propos słonia, jeżeli oczywiście podoba mi się to, o czym sobie gadamy, bo my sobie takie rzeczy robimy tak raz na tydzień, co niedzielę. Czasami rzadziej są goście. Dajcie oczywiście suba, dajcie łapkę w górę, ale gro osób pyta, ty Marcin, i co? Już kupiłeś nowe auto? Już ile? Powiedz mi, ile zarabiasz, stary, na tym? Ile zarabiasz? Więc pytanie, no nie będzie oczywiście tym, co policzyłem, że J.K. Rowling czy Stephen King, to po prostu kupują sobie za nowe książki domy, jachty, wyspy i jeszcze zostaje im mnóstwo. Czy i ile taki początkujący pisarz jak ty zarabia na tym? Czy już w tym momencie, czy już planujesz kupić dom na Hawajach, czy na razie odkładasz tylko na zamek w Malborku, żeby sobie go kupić? Jak to jest? Wyprowadzam się długo z klonu. Dzięki książce. Żartuję. Absolutnie nie mam pojęcia, jeśli pytasz o pieniądze, ponieważ książka jest na rynku dopiero od października, od końca października, więc powiedzmy 2 miesiące. I no jest to za wcześnie na to, żeby mówić o jakichkolwiek zarobkach dla mnie. Myślę, że no na razie nie jest to jeszcze takie ważne. Myślę, że młody pisarz, debiutant nie zarabia w tym momencie na książce. My nie mamy takiego pola do popisu jak amerykańscy czy angielscy pisarze piszący przede wszystkim po angielsku, gdzie te książki rozchodzą się na cały świat. My piszemy po polsku, jesteśmy ograniczeni w granicach naszego kraju, ewentualnie w Polonii, no i na tym się musimy skupić. Tłumaczenie książki to jest kolejny bardzo duży koszt dla wydawnictwa. Myślę, że książka musiałaby najpierw dla wydawnictwa odnieść tutaj znaczący sukces, żeby chcieli jeszcze z nią coś dalej robić, wyprowadzać ją gdzieś w świat, no a to wiemy, że to nie jest prosta sprawa. No i na to musimy poczekać. Czyli spokojnie mogę się ucieszyć i mieć nadzieję, że jak tylko się skończy to badziwie, które teraz na świecie króluje, oczywiście nie mówimy o czym chodzi, ale pozdrawiamy algorytm YouTube'owy, pozdrawiamy system, że się spotkamy na chciałem powiedzieć na kawie, ale wiadomo, że na herbacie i pogadamy sobie o tym, co się dzieje. Super, fajnie, więc wyspy jeszcze nie kupujesz. Zapraszam serdecznie. Dobrze, słuchajcie, fajnie, piszecie, że 31 stycznia jest WOŚP, więc za tydzień sobie pogadamy o najgorszych filmach, a o WOŚP będzie za 2 tygodnie. Wtedy będzie również odcinek interaktywny, kiedy będziecie mogli wbić do mnie na kanał i sami pogadać, powiedzieć. Oczywiście, że tak, pewnie wiem, że chcecie, bo się dopytujecie co jakiś czas. Kolejne pytania od naszego ulubionego Williama, czyli tym razem nie od księdza, ale od Williama Szekspira. Wiedźmin, wersja Netflixa. Co o niej sądzicie i wybór głównego aktora? Mogę zacząć? Proszę. Tak, możesz. Ale super wybrali drewniaka. Ten Kawid jest po prostu tak rewelacyjny. On jest tak drewnianym aktorem, że on do Wiedźmina tak pasuje. Naprawdę rewelacyjnie. Super, naprawdę. I to nie mówię teraz z przekąsem. Bardzo dobrze dobrali aktora. Nie jest on, jak mówiłem wcześniej, aktorem świetnym, więc do roli pasuje. Biorąc pod uwagę, że mamy porównanie, powiedzmy, netflixowski Wiedźmin i Wiedźmin z TVP. Naprawdę chcesz porównać? Proszę bardzo, są filmy Patryka Wegi, tu są filmy Quentina Tarantino. Porównajcie, gdzie jest lepiej. No po prostu nie da się. Jak ja zobaczyłem tego smoka w polskim wydaniu, to po prostu... ja w pęcie, ty mówicie, w pęcie na Windowsie 9.5 robię i jest lepiej. Dobrze zrobione. Bardzo zamerykanizowany, ale oczywiście taki musiał być, żeby się sprzedać, bo nie było innej opcji. Wiele razy mówiłem wam, że filmy obcinają, muszą być krótsze, dużo rzeczy musi się sprzedać. Nawet jedna z moich ulubionych ekranizacji, czyli mowa o książce Piękny Umysł Sylwii Nassar, film oczywiście z Russellem Crowe w roli głównej, tam też wiele rzeczy wycięli. Wiele rzeczy nie pokazali, bo oczywiście nie można. To, że żona go zostawiła, nie ma tego w książce oczywiście. To, że on był w wariatkowie i siedział kilka razy w zamknięciu, tego nie ma w książce, tak? Kiedy oglądacie Waleczne Serce i jest o Williamie Wallace'ie, nie ma tego, że to był kawał
niezłego bandziora i mordował dzieci, oczywiście Anglików, gwałcił kobiety i tak dalej. Tego nie ma, ponieważ tacy mogą być Anglicy, a nasz bohater musi być świetny. Oczywiście, że tak. Musi być ekranizacja, która się spodoba, którą ludzie kupią, gdzie będą się identyfikowali z bohaterem. A chwyt materkin Dody, jak to mawia kabaret Animal Mru, czyli toss a coin to a witcher, z tą piosenką to jest po prostu poezja. To jest naprawdę poezja. Według mnie bardzo bardzo sprawnie zrobiony serial. Nie jest to majsterszyk, ale rzeczywiście jest to dużo, dużo powyżej średniej. 7, 8 na 10, tak bym to ja dał. Słucham cię. Powiem wam, że wybór Henryka Cavilla na początku, jak się dowiedziałam, że zagra naszego Wiedźmina, mając przed oczami naszego, jak powiedziałeś, polskiego pana Michała Żebrowskiego, no i gdzieś ten obraz Wiedźmina z, no moim zdaniem, genialnych książek, to ja mówię, nie, Boże, Jezus, to jest no straszny wybór, jeszcze zważywszy na to, że widzieliśmy go w Supermanie wcześniej, gdzie no nie wypadł dobrze, dajmy na to, spójrzmy prawdzie w oczy. Ale powiem wam, że cieszę się, że tak się rozczarowałam, że tak myślałam, a bo uważam, że faktycznie zagrał dobrze. Nie wyobrażam sobie w tej chwili innego Wiedźmina. No bardzo mi się podoba ta rola, jaką odegrał. No nie wiem, czy można byłoby to zrobić dobrze. Nie wiem, czy jakikolwiek inny aktor spisałby się lepiej. Także cała ta ekranizacja Netflixa, no wiadomo, jest bardziej komercyjna. Jest tego świata. Oczywiście. No troszeczkę odbiega od książek, aczkolwiek no wiadomo, no to jest tak w sumie tak naprawdę, to powstało chyba tylko na pierwszym tomie książki Sapkowskiego, także książki mają więcej tego czarnego humoru, tutaj też jest to fajnie pokazane, aczkolwiek no zawsze książka będzie lepszą pozycją niż film, nie? Chociaż no nie, powiem, popisali się, nie jest źle. A propos, mówiłaś właśnie, że książka zawsze będzie lepszą, ja mam jedną książkę, którą przynajmniej szczerze, że widziałem, no i czytałem książkę i widziałem film i tak naprawdę do tej pory wydaje mi się, to jest jedyna ekranizacja, która wydaje mi się jest lepsza niż książka. I to będzie hardkorowo, ponieważ to jest książka Moliera, Skąpiec, więc dosyć powiedzmy poważny twórca, a chodzi mi o ekranizację, w której właśnie w Skąpca wcielił się Louis de Funès. Kiedy ja zobaczyłem tego człowieka w roli, ja cię kręcę, po prostu no niesamowity. Przeczytałem książkę, obejrzałem film dokładnie w takiej kolejności i stwierdziłem po prostu, no nie, no Louis de Funès jest dużo, dużo lepszy, wybiega nawet ponad to, co moja wyobraźnia była sobie w stanie wykreować, więc jak mówiłem wam wcześniej, 9 na 10 ekranizacji jest słabszy, jedna jest lepsza, to jest właśnie w moim przypadku oczywiście, to jest ta lepsza. Możecie się zgodzić bądź nie, ale taka jest prawda ekranu, prawda, prawie dokładnie wiecie, o co chodzi. Dobra, patrzymy dalej. To pytanie, które właśnie teraz chcę podświetlić, troszeczkę jest również a propos mojego kolejnego pytania. Michał, pozdrawiam cię przy okazji, dziękuję. Gdyż mówiłaś, że no, druga książka, jeżeli wszystko będzie rzeczywiście w porządku, wszystko będzie ok, to będzie wydana, ale Elis, no nasz jej... Chcesz zdradzić? Współbohater, nie, jej współbohater, czyli Gabriel Montan, to nie są jedyne postaci, nie są jedyne książki, co prawda niewydane, ale które, jeżeli pamięć nie myli, do tej pory powstały, zgadza się? Czy to jest prawda? Że jeszcze coś tam masz napisanego, bo pytanie jest takie, twoja ulubiona, napisana przez ciebie książka, no i... No właśnie... No każdy autor zastanawia się swoją książką, no byłoby źle, gdybym ja nie lubiła tego, co napisałam. Nie sprawiałoby mi to frajdy i nie byłoby to moją pasją, jak już wspomnieliśmy. Ale faktem jest jeszcze jedna książka, którą już napisałam, którą kończyłam na początku tego roku, o zupełnie innej tematyce. Jest to także troszeczkę fantazy, ale są to już polskie realia nasze i jest to książka o naszych słowiańskich wierzeniach, oparta na naszych słowiańskich wierzeniach. Dokładnie. Jest to książka, z której ona nie przeszła jeszcze żadnej redakcji, więc nie wiem, jak finalnie by wyglądała, jaki będzie końcowy efekt. Natomiast jestem bardzo zadowolona, że ta książka powstała. Uważam, że no jest bardzo dobra, ale no to jest moje takie
niesubiektywna opinia, więc to musiałby ktoś jeszcze ocenić, wyrazić swoje zdanie. Ale tak, jestem bardzo zadowolona z tej książki, chciałabym, żeby także zaistniała, chciałabym, żeby została wydana. Nie wiem, czy no, chciałabym, żeby to się udało w tym roku, ale to się jeszcze okaże. Super. Przypominam wam oczywiście, moim i waszym gościem jest dzisiaj Ewelina Kasiuba. Gadamy o jej nowej książce, gadamy, rozmawiamy, odpowiadamy na wasze pytanie, czyli Władcy Ciemności. Wchodzicie na oficynkę Empik, Gandalf, Skąpiec, XYZ, idziecie do najbliższej Żabki i tam kupujecie, bo rzeczywiście warto, spokojnie. Książka nie kosztuje 5 stów, a jak macie poświęcić, czy jest wydrukowana cena? Jest wydrukowana. 40 zł, panie i panowie, 40 zł. A w niektórych księgarniach na pewno są i zniżki, dokładnie, więc skorzystajcie. A pamiętajcie, za najciekawsze pytania dzisiaj nagradzamy tąże właśnie książką. Lincoln, widzę, dzisiaj jest w formie, bo rzeczywiście jest kolejne pytanie i już tak je przejrzałem, jak odpowiedziałaś, troszeczkę ciężko będzie. Dobra, odwrotna psychologia. Jaki film według was powinien pojawić się w wersji książkowej i co powinni zmienić w takiej adaptacji? Przykładem ode mnie jest Aliens. W książce opisali rzeczy dokładniej, dużo bardziej rozbudowane są sprawy. Chcesz zacząć? Ale uważam, że zawsze w książce będzie wszystko bardziej dokładniej opisane. No, nie ma takiej możliwości. No, jak już powiedziałam, no, autor ma większe pole do popisu. Ta wyobraźnia może działać naprawdę szeroko i nie ograniczamy się czasem, nie ograniczamy się ilością stron, ilością znaków. Piszemy tyle, ile zakładaliśmy, ile się pojawi w trakcie. I nie da się tego wszystkiego dokładnie pokazać w filmie, więc automatycznie książka będzie cięta, jeśli chcemy ją zekranizować. No bo jest budżet, bo pewnych rzeczy się nie da sfilmować, nie da się zrobić pewnych efektów, nie da się odtworzyć pewnych scen. No dlatego to nigdy nie będzie wyglądało dokładnie tak, jak wygląda w książce. Więc dokładnie. Ja powiem tak, no... To można powiedzieć każdy dobry film, rzeczywiście, który nas interesuje, chciałbym zobaczyć w wersji rozszerzonej, bo rzeczywiście mnóstwo tych rzeczy jest. Ja, jak dobrze wiecie, jestem wielkim fanem kina i tutaj, o tutaj patrzę, tak tutaj jest moja półka, na której jest ponad 750 płyt, a że jestem kolekcjonerem, więc większość z nich jest w wersji dwupłytowej z dodatkami, ze scenami wyciętymi, więc wiele rzeczy mi wystarcza, co pojawia się. Tak z innej beczki mogę powiedzieć, bardzo chętnie bym na przykład zobaczył Johna Wicka. Mowa o nowej, tak, bo chciałbym się dowiedzieć troszkę może wcześniej, coś, co się działo w jego życiu, tak zwany z angielskiego prequel, co nie, tam jak jeszcze, że tak powiem, był czynnym, nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, żeby nas system nie wywalił, ale ja był czynnym zawodowcem. O, proszę bardzo, jak wybrnąłem, bardzo, bardzo ładnie. O, widzę, ale Tak? Jeśli mogę ci przerwać, to powstało kilka filmów, gdzie tak naprawdę później dopiero powstały książki, na przykład na scenariuszach adaptowanych. I na pewno znacie, jedną z takich książek jest Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Zgadza gdzie się. Najpierw powstał film, a dopiero później napisano do niego, do scenariusza, który odpowiednio zmodyfikowano, powstała powieść. Więc... Dla innych jest lepsza wersja, dla innych nie. Ale na pewno w książce można było bardziej to rozpracować. Nie? Przy odpowiednich budżetach to jest bardzo często. Świetnym przykładem niech będzie wspomniana książka wspomnianego. Ale pięknie mówisz, naprawdę. Mistrz słownictwa polskiego. Ale książka Davida Morella pod tytułem Pierwsza krew, gdzie to właśnie ekranizował ją Sylwester Stallone między innymi. No i słuchajcie, teraz znowu, żeby ciszacie się, jeżeli nie czytaliście Pierwszej krwi, bo książka jest inna niż film. Więc teraz ja wam pokażę, kiedy możecie wrócić, jeżeli nie czytaliście. W książce Rambo ginie na samym końcu. W filmie przeżył. Okej, możecie wracać. No i kiedy robili dwójkę, to David Morrell napisał oczywiście książkę i powiedział, okej, tutaj książka skończyła się tak, film się skończył tak. Zobaczmy, co by było, gdyby. Więc oczywiście, że tak. A czemu tak się dzieje? Kasucci, oczywiście. Włosi muszą dobrze, dobrze zarobić. Śmieję się, bo Krzysztof Kubiak chyba wczuł się w Wiedźmina. Jest grosza, daj Marcinowi, swym kątem potrząśnij. Więc skoro Krzysztof Kubiak tak bardzo jest, oczywiście, że tak, panie i panowie, ja, skoro macie ochotę potrząsnąć groszem, zapraszam do wspierania mnie na Patronite, na przez donaty. Tam wiele różnych ciekawostek, wiele różnych rzeczy, między innymi dostęp do recenzji, które już są na kanale, a zostaną dopiero opublikowane za kilka tygodni.
Wszelkie linki są w opisie, linki tutaj też widzę, że Nightbot wrzuca na czacie. Jeżeli tylko macie ochotę, oczywiście, że tak, potrząśnijcie swoją sakwą, wspierając mnie albo wchodząc na stronę oficynki między innymi i kupując nową książkę Ewelinie. Patrzymy, co tutaj się dzieje. Dobrze, kilka jeszcze pytań. To pytanie już troszeczkę zostało poruszone wcześniej i mówiłaś, że tak naprawdę te sceny erotyczne, których jest dużo, aczkolwiek one nie wchodzą na pierwszy plan, ale panie i panowie są rzeczywiście bardzo fajnie opisane rzeczy, a jeżeli macie wyobraźnię, że powiedzmy wykracza poza 19+, poza porodówkę czy jakiś tam inny paradokument, to uruchomić ją będziecie mieli rzeczywiście fajnie. Taka konwencja, jak ja ją nazywam, retro erotyczna. Akcja wiadomo, czemu się dzieje w Nowym Orleanie. To wszystko wynika oczywiście z fabuły. Przeczytacie, będziecie zrozumieli, ale czemu postanowiłaś wrzucić, no może nie aż tyle, bo to nie za bardzo o to chodzi, ale skąd ta erotyka? Nie to, żebym miał coś przeciwko, broń Boże, bo tak naprawdę jest według mnie jedną z czwartą najważniejszą rzeczą w tej książce, ale skąd pomysł, ażeby ją tak uwydatnić, uwypuklić? A jest uwypuklona? Wiesz co, no ja tego tak nie odbieram. Uważam, że no mówię, tak jak wspomniałam już, no jest to element naszego życia. Jeżeli się poznajemy, zawieramy ze sobą jakieś związki, wchodzimy w relacje, to jest jakby automatyczna i jest to koleją rzeczy, że pewne rzeczy się zdarzają. No nie chciałam, żeby to było jakoś inaczej pokazane w książce. Dlatego do tego dotarłam. No, jest to też kolejny element taki ciekawy. No, jak dokładnie wam to nakreślić? Bez zdradzania fabuły. Bez zdradzania fabuły, dokładnie. No jest to kolejny element przyciągający, tak, mogę powiedzieć. Wiadomo, że nie wszystkim takie sceny przypadną do gustu i dostałam już takie recenzje, że byłaby książka rewelacyjna, gdyby usunąć dane sceny. Ale nie natomiast może u ciebie, że muszę wrzucić trochę rzeczywiście łóżkowych scen, żeby to się sprzedało, żeby ludzie powiedzieli, o patrz, no rzeczywiście, chociażby dlatego tę książkę przeczytam. Nie było takiego pomysłu. To znaczy, nie, absolutnie, ja nie miałam żadnych oczekiwań, żadnych pomysłów na temat, co by się sprzedało, co jest fajne i tak dalej. Książka powstawała po prostu z mojej głowy, więc automatycznie to, o czym myślałam, to zapisywałam, tak to wyglądało i mówię, absolutnie nie było żadnych zamysłów, że dzięki temu się sprzeda, dzięki temu pójdzie w świat, nie, dzięki temu zarobię więcej pieniędzy, absolutnie na tym się nie skupiałam. Takie myśli powstały dopiero w momencie, kiedy książka już została wydana. Czy to przejdzie? Było więcej wahania też z mojej strony, czy faktycznie zostanie to zaakceptowane, czy nie jest tego za dużo, czy nie przekroczyłam pewnej granicy. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jest to element książki, bez którego ta książka nie miałaby takiego wydźwięku, nie miałaby swojego klimatu i no, uważam, że no, powinno to zostać jednak. Dobrze. Tutaj teraz pozwolę, że na kilka pytań odpowiem, bo są rzeczy, które się ludzie pytają, aby już wcześniej. Co było dla ciebie inspiracją napisać tę książkę? O tym żeśmy mówili już na początku. O tym już Ewelina mówiła wcześniej, dlaczego ta książka pytała. Również tutaj jest pytanie odnośnie wydawcy. Czy znalazła pani wydawcę, czy sami się do pani zgłaszali? O tym też mówiliśmy wcześniej. Chyba niestety, póki co, niestety, mówię, Ewelina jeszcze nie jest tak bardzo znana, żeby wydawcy się do niej sami zgłaszali. Chociaż po tej książce, jeżeli pójdziecie spokojnie i nabędziecie ją w oficynce albo w Empiku, albo gdzie indziej, to jak najbardziej tak może być. Lincoln drąży temat. Chodziło o fakt, że chociażby w książce opisane jest, ile ksenomorfów jest w roju. Widzieliśmy w filmie około 100, jednak w książce opisane jest dokładnie ilość koloniców, dzieci i inne. No to są szczegóły tak naprawdę, które można w każdej, jak mówiłem wcześniej, jak mówiliśmy, do każdego niemalże filmu można przypiąć. Można zrobić rzeczywiście, że rozbudować swoją, no ciśnie się na usta wielkie jakieś filmy fantasy, tudzież sci-fi, Gwiezdne Wojny, wiadomo, no, rozbudowane są do takich granic, że języków tych planet, wszystkiego tego jest po prostu tyle. Tych rzeczy jest rzeczywiście kosmiczna ilość. Więc tutaj widzę, że o Gwiezdnych Wojnach cały czas myślicie. To pytanie jest troszeczkę. Myśli pani, że kiedyś może być możliwość, że ktoś będzie chciał zrobić ekranizację pani książki, pani książek? Ja myślę, że każdy pisarz marzy o czymś takim, ponieważ to jest, no, jakby to powiedzieć, duży
duży progres, duży atut dla wydawcy, dla pisarza, że ktoś zauważył jego książkę, że tym bardziej, że na początku ją wydał, a co dopiero jeszcze zrobił film. No to już idzie, jeśli mówimy o Polskę, no to idzie na Polskę, ale jeżeli robimy coś ważnego, coś faktycznie wychodzi i jest sens to oglądać, no to idzie też w świat, a wtedy książka sprzedaje się jeszcze lepiej, więc absolutnie. No myślę, że to marzenie każdego pisarza. Teraz jest pytanie, widzę, że z cyklu nie chcę, żeby to się wydarzyło, ale Styx pyta, jak by pani zareagowała, gdyby Patryk Wega zekranizował tę książkę? Musiałabym zobaczyć ekranizację i ocenić, ale byłoby to ciekawe. To mnie właśnie również zaciekawiło, ponieważ wcześniej Adaś powiedział, że napisał, że nie czyta książek, ale szanuje, że ty czytasz. Jest taka jedna scena w tej książce, to mi bardzo zapadło w pamięć. Mowa jest podczas jednej właśnie z tych lekcji, gdzie tam Montan prowadzi te przyszłe zakonnice, powiedzmy, i mówi im, czy powinny skorzystać, czy nie, czy powinny zostać zakonnicami, o Markizie de Sade. I tam właśnie Elis, jest jedno pytanie i ona mówi, że nie, jego poglądy są w ogóle takie i w ogóle ich nie powinno, nie, są złe poglądy. A czytałaś jakąś jego książkę? Ja, no skąd? No przecież, oczywiście, że nie czytam, ale słyszałam. To bardzo często, można powiedzieć, to jest clue. No ja zajmuję się recenzjami filmowymi, więc bardzo często spotykam się z osobami, które mówią, ale ten film, mówiłem to wcześniej, ten film jest beznadziejny, ale widziałaś? Nie widziałam. To jest w Polsce popularne, zwłaszcza jak są filmy kontrowersyjne, żeby gdzieś tam, powiedzmy, jakąś pikietę obstawić przez kinem, żeby obstawić, żeby nie było. Ja mam, tak jak już mówiłem i to podkreślam bardzo, bardzo często, mam taką dziwną, umówmy się, że dziwną zasadę, że nie mówię o czymś, czego nie znam. Jeżeli filmu nie widziałem, na nim się nie opowiadam. Jeżeli nie przesłuchałem płyty, tak, panie i panowie, jestem taki stary, że ja cały czas kupuję płyty i je słucham. To się nie powiadam. Jeżeli nie przeczytałem książki, a dzisiaj mówimy o książce Władcy Ciemności Eweliny Kasiuby, to też się nie wypowiadam. Czy przez to, czy to po prostu jest przypadek, ja sobie dorabiam do tego historię, ale czy może przez to chciałaś ukazać jakąś, no nie wiem, taką, może nie polskiej, bo to nie akurat, no na pewno nie jest a propos tego, co chcę powiedzieć, ale czy jakąś taką przywarę naszą, że wypowiadamy się na każdy temat. Wszyscy oczywiście wiedzą, jak Adam Małysz ma skakać, wszyscy wiedzą, jaka ma być kadra Jerzego Brzęczka, wszyscy wiemy, jaka ma być pogoda i wszyscy oczywiście znamy się, kto ma być premierem na polityce, na wszystkim się znamy, ale tak naprawdę niewiele osób ma na ten temat pojęcie. Czy to po prostu ja zbyt sobie dorabiam, czy rzeczywiście chciałaś coś ukazać przez tę postawę, którą prezentuje Elis? Nie odnoszę tego, jeżeli chodzi o nasze polskie jakby realia. Natomiast chciałam dosadnie pokazać tego, jak ten świat wtedy wyglądał, jakie oni mogli mieć podejście, jak wyglądała ich edukacja, jakie pewne rzeczy były kontrowersyjne, do czego oni mieli dostęp tak naprawdę. I to było moim głównym zamierzeniem, jeżeli chodzi akurat o tą scenę, ponieważ Markiz de Sade był bardzo kontrowersyjną osobą. W dzisiejszych czasach jest uważany oczywiście dalej za kontrowersyjną, ale jest także uważany za filozofa. Jego teorie gdzieś tam zaistniały w świecie, no więc warto o tym wspominać. Natomiast fakt faktem, jeżeli chodzi o to, że ona nie przeczytała żadnej z jego książek, no ona pochodziła powiedzmy z takiego społeczeństwa, no że to było wręcz zakazane, nie? Więc oczywiście. To czy my dzisiaj się w ten sposób sam odnosimy, faktem ja też się spotykam, tak jak powiedziałeś, z różnymi jakby opiniami tego, że coś nie jest fajne, książka nie jest fajna, książka nie jest fajną ekranizacją, film nie jest fajną ekranizacją książki. Tak jak mówisz, ludzi, którzy nigdy nie przeczytali książki, wypowiadają się na temat książki i filmu, wypowiadają się na temat filmów, także to się zdarza. No, nie było to moim zamierzeniem w książce, nie odnosiłabym się tak do tego. Czyli po prostu skruch, kombinujesz za bardzo, zbyt dużo dorabiasz sobie? Okej, w porządku. Taką pozwolę sobie na małą dygresję a propos właśnie tego jeszcze, kiedy miałem taką sytuację, no, pracując przy rzeczonym wcześniej już Predatorze, zrobiłem film, już był w trakcie postprodukcji, w trakcie montażu, no i jedna z koleżanek się mnie pyta, Marcin, a ten twój film to o czym jest? No to ja mówię, no z Predator i w ogóle, a to jaki to jest? No i mówię, no tak sci-fi bardziej. To on jest fajny, czy on jest słaby? Ja mówię, no to słuchaj, no musisz obejrzeć, czy on jest fajny. A to mówi sci-fi, nie? No, nie, to będzie do dupy. Ja mówię, a dlaczego? Nie, bo wszystkie filmy sci-fi są do dupy. Także pozdrawiam. Cześć Aniu, pozdrawiamy cię.
Na pewno oglądasz. Dobrze, słuchaj, lecimy dalej, bo tutaj Shakespeare William się dopytuje. Marcin, a jaką ty książkę chciałbyś zekranizować jako reżyser? Gdybym miał możliwość, miał prawa do książki, to bym bardzo chętnie zekranizował Łzy Smoka. Dina właśnie Rzeczonego Kuntza. Jest to moja ulubiona książka, którą czytałem już tyle razy, że połączenie akcji, horroru, sci-fi, thrillera i dobrego dramatu, więc to bym ja rzeczywiście zrobił. Patrzymy tutaj dalej. Oj, ale czat śmiga mi dzisiaj. Już tutaj przelecimy, bo rzeczywiście czat, dużo osób, bardzo mnie to cieszy, bo to oznacza, że dużo osób chce posłuchać tego, co ma do powiedzenia Ewelina. I przy okazji pamiętajcie, najciekawsze pytania nagradzamy książkami Eweliny Kasiuby. Więc wbijajcie. Dobrze, o Mary Sue. Ja powiem o zdarzeniu. Otóż jakiś czas temu oglądałem Diabeł ubiera się u Prady. Mary Sue grała tam rolę, która no, nie przypadła mi do gustu, ale nie znienawidziłem jej, bo tak jest oryginał. No, zdarza się oczywiście. Wiadomo, jak jest. Szukamy tutaj kolejnych pytań. Kolejne jakieś ciekawe wypowiedzi, które macie do Eweliny. Krzyszkowski jest dzisiaj rewelacyjny z pytaniami, ale te wszystkie pytania już padły. Ile pani zajęło napisanie książki? Była mowa też oczywiście wcześniej oczywiście około dwóch. Rzeczywiście dobre masz pytania, ale to już oczywiście wszystko mówi, bo jak my tu sobie już gadamy, o ja cię, prawie 2 godziny, więc rzeczywiście jest bardzo, bardzo fajnie. Teraz trafił z pytaniem, rzeczywiście, ale pytanie poważne. Krzyszkowski Art pyta, jakie ma pani marzenia? Na tą chwilę na pewno dokończenie drugiego tomu, wydanie mojej słowiańskiej książki. To są teraz takie marzenia, które chciałabym zrealizować jeszcze w tym roku. Jesteśmy na obczyźnie, ale jednym z moich marzeń jest powrót do Polski. To jest jedno z moich największych marzeń. Chciałabym po prostu założyć swój dom w Polsce, razem z mężem i dziećmi powrócić do kraju. Mam nadzieję, że Marcin, ponieważ też tu mieszkasz, nie odbierzesz tego. Nie, ja się na razie w Irlandii nie ruszam. Czekam, aż nakręcę swój pierwszy film, zarobię 100 milionów, wtedy się przeprowadzę na Hawaje, gdzie będę mógł sobie całe dnie pić takie drinki z palmami, których imion na nazwę nie potrafię nawet mówić. No ale to wiadomo. Na tą chwilę skupiam się na książkach. I to jest najważniejsze w tym momencie, nie? To jest to. To jak wcześniej wspomnieliście. Pasja i jeszcze raz oczywiście pasja. Wolałaby pani, by książka była dobra, ale mało znana, czy żeby średnia, ale wyszła dobra ekranizacja? Ja może zapytam w ten sposób. Powiedzmy, czy wolałabyś na przykład, żeby na podstawie twojej książki ktoś zrobił bardzo dobry film, ale mało osób go zobaczyło, czy żeby to był film średni, ale okazał się mega hitem? Wiecie, jeżeli film okazuje się mega hitem, czy jest średni, czy jest dobry, to książka automatycznie i tak się sprzedaje. Więc czy jest dobra, czy jest niedobra, to się sprzeda. No, mamy już kilka takich przykładów na rynku. Więc no, pytanie jest dwuznaczne, bo to od wielu rzeczy zależy. No, wiele rzeczy miało na to wpływ. Także ciężko by odpowiedzieć dokładnie. Czy wolałabym, żeby była dobra? Wolałabym, że książka była dobra. Krótko mówiąc, dobra książka, dobry film. Tak jak to mawiał wiele razy i to cytowałem też mnóstwo już oczywiście Alfred Hitchcock. Jeżeli masz dobry scenariusz, możesz zrobić dobry lub zły film. Jak masz zły scenariusz, dobrego filmu nie nakręcisz. Tak samo jak masz beznadziejną książkę, nie nakręcisz świetnego filmu. Więc pamiętajcie, za tydzień gadamy o najgorszych filmach w dziejach historii według IMDB, według portalu IMDB i przeglądałem. W 50 najgorszych są bodajże 3 polskie tytuły. Z czego jedna to jest na pewno książka, którą bardzo wszyscy znacie. Film może niekoniecznie, ale co? 365 dni? O czym ja mówię? Dobra, nieważne. Ale rzeczywiście chyba ocena 3,8, czy jakoś tam po prostu hardcore, naprawdę hardkorowo jest. O, dziękuję bardzo, Krzyszkowski. Marcin, życzę ci 100 milionów domu na Hawajach i aut dla dzieci na komunie. Ale super, dziękuję bardzo normalnie. Bardzo jestem zadowolony z tego. A tutaj widzę, że jest dosyć konkretna rozmowa na temat właśnie obcego i to fajnie, rzeczywiście fajnie. Jak przypominam, że obcy decydujący starcie w Ameryce bodajże do kin wszedł wczoraj. No Krzysztofie, no nie pytaj. No Krzysztofie, no jak możesz pytać, czy Ewelina zna książki o Kubusiu Puchatku? A też wam pokażę. Ja się przygotowała, proszę was bardzo. Ale oczywiście.
Słuchaj, bo gadamy cały czas, przypominam, gadamy dzisiaj o książce Władcy Ciemności. Może, słuchajcie, na końcu jest napisane. Elis Ormond, córka bogatego mieszczanina, za sprzeciwianie się woli rodziny zostaje wysłana do klasztoru, gdzie ma się nauczyć pokory. Czyli to, co mówiliśmy wcześniej. Tu poznaje Gabriela Montana, wzorowany na Martinie Skruchu, bo wiadomo, fizyczny, elegancko, bardzo ładnie umięśniony i super, wiadomo jak jest. I któremu a powiem, przeczytam to. Mogę przeczytać? To znaczy, mogę. Proszę, przeczytać? Oczywiście. Poznaje Gabriela Montana, któremu się oddaje, wierząc, że w ten sposób pokona nieustępliwych rodziców. Pełny namiętności, burzliwy romans ma swoje tragiczne skutki. Montan nie może związać się z kobietą, jego mroczna i owiana tajemnicą przeszłość nauczyła go, aby nie ulegał słabostkom. Tym bardziej, że tropi go pewien płatny morderca. To jest rzeczywiście wątek, no nie będę ukrywał, który bardzo, bardzo mnie zaintrygował. Na początku myślałem, że on tak jest wyjęty z czapki, ale tak jak już mówiłem wcześniej, trochę na zasadzie Pulp Fiction, są to takie puzzle, które na początku można by powiedzieć, ale to nie ma sensu w ogóle, po co to tutaj jest, wiesz? Tylko po to, żeby po 20-30 stronach nagle ale super to zrobiła. I to jest właśnie, panie i panowie, clue, bo mówiłem oczywiście tutaj, że jest Gabriel Montan, że jest ten cały związek, że rzeczywiście ta erotyka pojawia się w tym filmie. W tym filmie, już się zapędziłem. Jeszcze nie. W tej książce, ale rzeczywiście to jest to wszystko tak zgrabnie ubrane, zgrabnie pokazane. Jeszcze zresztą, jak to też wspomniany już wcześniej Michał, czyli twój mąż, przypomniał mi ostatnio, że to, co się dzieje na pierwszych dwóch stronach, jest równie ważne, co się dzieje na końcu. Bo to akurat rzeczywiście taka fajna, jest świetna pętla, która rzeczywiście pokazuje, no zresztą Ewelina też o tym wcześniej mówiła, że w drugiej części tak to jest. Wiadomo, jak to jest. Dobry autor, jak tworzy, to tworzy pierwszą książkę, potem druga w zarysie, trzecia również, że kiedy pójdzie do wydawcy, to okaże się, że wydawca zarobi nie tylko na pierwszej części, tak bardzo często robią scenarzyści. Słuchajcie, może napiję się herbatki. Dużo gadania, niekoniecznie jest jakiś sens, prawda? Poza tym ta moja nienaganna dykcja normalnie. Rewelacja. Ja myślę, że wszystko ma swoje miejsce w książce, więc nie ma czegoś, co by tam nie pasowało. No. Wszystko musi mieć swoje ręce i nogi. Oczywiście, że tak. Pytanie odnośnie książki do ciebie od The Opening All YouTube. Zna pani książki z serii Spirit Animals? Musiałbyś mi powiedzieć dokładnie, o co chodzi. Opening, podrzuć jakieś tytuły, podrzuć jakiś zarys autorów albo coś, bo jeżeli to jest z serii, to podrzuć, może wtedy będziemy wiedzieli, o co chodzi. Co sądzisz o ekranizacji Percy'ego Jacksona, bo nie wiem, czy warto się za nie zabierać. Nie wiem, ja osobiście nie wiem, nie znam, nie widziałem. Percy Jackson to są bardzo takie młodzieżowe książki. Osobiście ma mój syn je i on je czyta. Jest zadowolony z książek, natomiast nie wiem, jak ekranizacje. Myślę, że to są takie bardzo widowiskowe powieści, więc też mogą być fajnie pokazane, ale to trzeba by było najpierw oglądać, żeby się wypowiadać. Dobrze. A tutaj Adalet pyta o książki Nicholasa Sparksa. Czy podobają ci się jego ekranizacje i czy znasz? To są obyczajówki bodajże. Zdarzyło mi się chyba kiedyś coś mieć w ręce, aczkolwiek nie pamiętam teraz tytułu, a nie mam na obecną chwilę żadnej powieści. I jeszcze proszę podaj mi pytanie, jeszcze zobaczę sobie zerknę, czy podobają się pani ekranizacje jego książek? A szczerze powiedziawszy, na tą chwilę nie potrafię sobie nic przypomnieć, więc no, nie chciałabym mówić o czymś, czego nie kojarzę. Także przykro mi, ale nie odpowiem tak do końca. No ale to przynajmniej wiemy, że o co chodzi. Trzeba coś nadrobić. Mhm. Oczywiście, że to jest zawsze. Ja jak mówiłem wcześniej, ja nie jestem typowym Polakiem, czytam więcej niż jedną książkę rocznie. Niestety twoją książkę miałem zrobić przez święta, przyznam się szczerze, ale akurat trochę nie było czasu i dopiero ją skończyłem w piątek. Także nawet gadałem z Michałem, piątek, mówię, że Michał, że 10 stron, że 10 stron zostało i będzie ogarnięte i rzeczywiście ogarnąłem, ale no, słuchajcie, no, tak to jest, nie możemy znać wszystkiego. Widzicie, ja tam mam 1, 2, 3, 4, 5, 6 książek. Mikołaj przyniósł mi jeszcze siódmą, bo przyniósł mi biografię Zbigniewa Bońka. Tak, też się tym interesuję. Dodatkowo jeszcze mam poradniki odnośnie YouTube'a, więc no, jakoś to leci. Nie czytamy wszystkiego, ale wiadomo,
jak jest. Krzysztof Kubiak pyta, czy Forrest Gump na ekranie jest taki sam, jak jego widzimy w książce? Nie. Forrest Gump naprawdę na ekranie z Forresta Gumpa w książce ma to, że się nazywa Forrest Gump. Tak można powiedzieć ogromnym. Mam tutaj właśnie zaznaczone, to jest jedna z moich ulubionych ekranizacji, właśnie Forrest Gump Winstona Gron. Rzeczywiście. Czy możesz coś powiedzieć na temat Forresta? Wiesz co, no... Ekranizacja jest dobra, nie powiem. Książka jest bardzo fajna, natomiast jak wielu innych książek odbiega, jak wielu wcześniejszych ekranizacji czy późniejszych odbiega od książki, więc no, co powiedzieć o Forreście, no zupełnie jest inaczej przedstawiona, ale myślę, że jego rola jest super. Tom Hanks zagrał to rewelacyjnie i myślę, że tyle tak naprawdę pamiętamy z tego. Książka została wydana wiele lat wcześniej. A to jest paradoks. Wiele osób ją czytało też. Nie? To jest paradoks tego wszystkiego, że aby wystąpić w Forreście, wcześniej jestem raz, dwa, ja grab, jak mnie słyszysz, ja oka. Żeby wystąpić w Forreście Gumpie, Tom Hanks odmówił wystąpienia w filmie pod tytułem Skazania Shawshank, gdzie miał właśnie zagrać rolę, która poszła do Tima Robbinsa, no ale niestety powiedział, że już zgodził się wystąpić w Forreście Gumpie o Zemeckisa. To jest świetna sprawa, słuchajcie, mówicie nie dla Skazania Shawshank, żeby wystąpić w Forreście Gumpie, rewelacja. No ale Frank Darabont pamiętał to oczywiście i wiele lat później, no może niewiele, ale kilka lat później obsadził go w jednej z głównych ról w filmie Zielona Mila, również na podstawie Stephena Kinga, więc jest dobrze. Tutaj jest, Opening All dopowiada do książek typu Spirit Animals, autor już tutaj mówię, bo gdzieś tutaj podawał autora, autor to Brandon Mull. Przecież osobiście niestety nie kojarzę. Ja też nie kojarzę, więc wiadomo jak jest. Przeglądając, kiedy opublikowałem właśnie na oficjalnej grupie najlepsza grupa o książkach, panie i panowie, to jest w tym momencie świetna grupa, jeżeli lubicie książki i nie tylko, ale nie jest to grupa o murarstwie. Wrzucam znowu link na czacie. Osób, kiedy opublikowałem właśnie informację, że będziemy sobie rozmawiać, podało swoje książki, inaczej filmy, które były zarówno lepsze, jak i gorsze. Dorota podała, że Więzień Labiryntu, że film dużo ciekawszy, ale na przykład zanim się pojawiłeś, taki sam jest, a Hobbit jest delikatnie mówiąc poniżej oczekiwań. Mowa oczywiście o filmie. Alicja podała, że Szczęki oraz The Meg, że dużo lepsze są niż książka, ale że na przykład już Gra Endera czy 48 Roninów, pewnie kojarzycie z Keanu Reevesem, są dużo gorsze. Iwona oczywiście o pożegnanie z Afryką, rzeczywiście też potężny można powiedzieć dzieło, dużo lepszy film niż książka. Czy ty na przykład jako, no już w tym momencie nie chodzi mi nawet o autorkę, ale jako osobę, czy zdarza ci się patrzeć, oglądając film i na przykład porównujesz z książką automatycznie, że o, tu jest to było to, nie, to źle zrobili, ale ten facet, ta postać jest źle ukazana w filmie, dużo bardziej podobało mi się, jak to zrobiła autorka w książce, tak. Czy masz coś takiego, że powiedzmy, no takie, można by powiedzieć, zboczenie zawodowe, o. Oczywiście, to nie nawet zawodowe, bo miałam takie, że tak powiem, zboczenie jeszcze zanim zaczęłam pisać. Jeżeli znałam książkę, oglądałam film, a często robię tak, że najpierw jednak czytam książkę, później oglądam film. I jak już też właśnie wspomniałam, odpowiadając Dorocie, ja odwrotnie niż ona, jeżeli film mi się nie podobał, rzadko sięgnę po książkę. Natomiast tak jak mówisz, faktem jest tak, że no choćby nawet o wspomnianych już tych 50 twarzach Greya, mimo że książka nie jest najwyższych lotów, uważam, że była znacznie lepiej napisana niż zekranizowana, no wiele elementów tam po prostu odbiega od tego, co było w książce, jest zupełnie inaczej pokazanych i tak mam takie, on nie zrobił tego, on tego nie powiedział, to tak nie było, to nie te poczucie humoru. Powiem wam szczerze, że kilka dni temu oglądałam z synem, którego on jest teraz na przykład fanem i pokażę wam też książkę, bo też mam, taka młodzieżówka, Maze Runner, jeśli nie widzieliście, nie znacie, to są książki dla takiej young adult. I oglądaliśmy, ponieważ on to czytał, postanowiliśmy oglądać sobie w końcu film. I mój syn, dokładnie tak jak ja, mamo, on tak się nie zachował w książce, mamo, on tego nie powiedział, on tego nie zrobił. Więc tak, no coś chyba myślę, że automatycznie tak mamy, to nie jest...
porównania są moim zdaniem normalnym rzeczą, także są dwie części. Zawsze się dopatrujemy różnic. Dwa filmy, jeżeli pamięć mnie nie myli, właśnie Maze Runner, to jest chyba, właśnie to jest rzeczony chyba nawet Więź i Labirynt 3. Powiem szczerze, że ja po drugim filmie sobie odpuściłem, stwierdziłem, że drugi film już jest, pierwszy był okej, okay, tylko okej, okay, nie czytałem książki, a drugi już stwierdziłem, że okej, okay, dziękuję bardzo, ja już więcej tego nie chcę. Panowie i panie, przypominam, dzisiaj rozmawiamy sobie z Eweliną Kasiubą, ta pani oczywiście po mojej prawej albo lewej stronie, w zależności od tego, jak patrzycie, autorka książki Łowcy Ciemności, jak najbardziej, wydana nakładem Oficynki, więc wbijajcie, pamiętacie, oficynka.pl, empiki, skąpce i tak dalej, wszystkiego rodzaju Gandalfy, tam wchodzicie, kupujecie 40 złocisze albo mniej, jak najbardziej można sobie zaopatrzyć świetny prezent, a niedługo, relatywnie niedługo, walentynki, więc możecie zrobić panowie prezent swojej pani, albo pani możecie zrobić panie swoim panią, ja naprawdę nie mam nic przeciwko różnego rodzaju. Weźcie, przeczytajcie, bo rzeczywiście warto. Nie bądźcie statystycznymi Polakami. Tak, ty, do ciebie mówię. Tak, jak najbardziej. Pytanie jest od Dawida. Pytanie. Co sądzicie o ekranizacji Dary Anioła Miasto Kości? Szkoda, że nie ma kontynuacji. Czy znasz książkę albo znasz film, Ewelino? Znam, kojarzy mi się, że kojarzę film, nie znam książki, ale to też taka kolejna chyba młodzieżówka. Wydaje mi się, nie? Że to jest tego ten sam typ, bo był taki pewny moment, że tak jak wyszedł Hunger Game, jaki polski tytuł jest Hunger Game? Nie pamiętam. Ja tak, właśnie no, dokładnie tak samo mamy ten Igrzyska Śmierci. Igrzyska Śmierci, tak. Mamy ten problem, że no, mieszkamy w Irlandii, no i tutaj, uwierzcie albo nie, w kinach nie ma polskich tytułów. Nie. Tak to się, chyba że pójdziemy na kino, do kina, tak jak ja poszedłem ostatnio, a ostatnio jeszcze na Botox Patryka Wegi. Tak leciał, to prawda. Dokładnie. Także wracając do tematu, to była jakaś taka seria, że te książki się właśnie tak jak Maze Runner, Igrzyska Śmierci i właśnie chyba Dary Anioła, czy Miasto Kości, bodajże, czy to nie jest jakaś tam część? To jest któraś część, tak, ale to z tego co pamiętam, tak, to była jedna chyba, którą zekranizowali, bo nie okazało się to wielkim sukcesem kasowym. Mm-hmm. Nie znam książki, także o książce niestety nie wypowiem się. Dobrze. Teraz zaskakujące pytanie, aczkolwiek dotyczy Michała. Czy pani mąż dzieli z panią pasję? Pytanie jest, czy pisze książki? No, właśnie, to jest dobre. Czy pisze książki, czy po prostu uwielbia czytać i się tym zajmuje? No, umówmy się, że czy pisze książki. No. Bo to, że wydaje, tak. To już wiemy, bo na urodziny dostałaś. Dostałam, to prawda, to był prezent, super. Jest fanem Williama Szekspira i to bardzo dużym fanem Williama Szekspira. Jest moją inspiracją. Mam nadzieję, że jest przede wszystkim pierwszą osobą, która przeczytała Władców Ciemności, która bardzo konstruktywnie potrafiła mi powiedzieć, co sądzi o tej książce. Wytyka mi błędy, oczywiście, to, co mu się nie podoba. Poddaje mi pomysły. Także przyznam, że jest bardzo pomocną osobą i muszę to powiedzieć, bo dzięki niemu zawdzięczam mu tytuł książki, dlatego że pierwszy tytuł był zupełnie inny, a ten tytuł jest pomysłem mojego męża i ten tytuł się dobrze sprzedał. Super, Michał, pozdrawiam cię, fajnie, że jesteś, że wspierasz, że pojawiasz się. Teraz Krzyszkowski Ark zadaje kolejne pytanie i przyznam szczerze, że rzeczywiście strzelił się super, bardzo dobrze. Mówiła pani o książce o tematyce słowiańskiej. Czy może pani coś więcej powiedzieć? Czy możesz na ten moment możesz rozwinąć cokolwiek więcej niż to, co powiedziałaś wcześniej? Myślę, że mogę, dlatego że książka jeszcze nie ulżała nigdzie się w papierowej wersji. Jest to na razie jakby leży w szufladzie. Książka ma tytuł O Bogowie. To jest taka jakby seria, która będzie się nazywała O Bogowie, z podtytułem Mira. Jest to imię głównej bohaterki, ale książka opowiada głównie o zmaganiach dwóch słowiańskich bogów. Jest to Veles i Swarożyt, którzy toczą między sobą wojnę. Pomiędzy to wszystko zostaje wplątana młoda dziewczyna, i mamy tutaj obraz tego, jak to życie słowiańskich bogów wpływało na naszą codzienność, na codzienne życie w tej przedchrześcijańskiej Sławii i na tym ogólnie opiera się książka. No, tyle mogę zdradzić.
Czyli mam nadzieję, że twoja ciekawość Szyszkowski Art została zaspokojona. Patrzymy, co tutaj się jeszcze dzieje ciekawego. Szekspir. Tak patrzę na tej Szekspir, to jest Szekspir 15 września 1980, tak obstawiam. To jest 15.09.1980. Najlepsza adaptacja książki o wampirach. Dracula. Myślę, że najlepszą adaptacją książki o wampirach jest sam Dracula, pana Stokera, więc no wiadomo, no jest pani Anna Rice, która pisała pięknie. Ale która wersja? O którym ci chodzi? Czy chodzi ci o ten Dracula z Garym Oldmanem, Francisa Forda Coppoli? Ten chyba najbardziej rozpoczął. Nie widziałam tej takiej najwcześniejszej wersji, tej jeszcze czarno-białej, więc ciężko mi się o niej wypowiadać. Natomiast ja samego chyba na podstawie Coppoli ta wersja no, wydaje mi się najlepsza z tych, które widziałam, nie, ogólnie rzecz biorąc. Dlaczego? No wydaje mi się, że znaczy, poznałam ostatnio trochę historię powstania samego Drakuli, jak to wyglądało. Niedawno dowiedziałam się, że w Dublinie jest muzeum poświęcone panu Drakuli, o czym mieszkając tu tyle lat do tej pory nie wiedziałam. Oczywiście, że tak, w miejscu, w którym mieszkamy. Więc fajna jest ta ekranizacja i bardzo mi się podoba i książka jest super. Natomiast no, Anna Rice pisze bardzo dużo o wampirach, są całe serie tego i Wampir Lestat, i Wampir Armand, i właśnie Wywiad z wampirem. Także no, ona pisze tylko, że zupełnie już w odmiennym klimacie tego wszystkiego. I też bardzo fajnie to ekranizuje, także ekranizacje też są fajne. Znaczy przede wszystkim jest jedna, nie? Super, to ja powiem, żeby tak nie było za poważnie i tak troszeczkę z przekąsem, powiem, że Blade. A czemu nie? Kto mi to... Oczywiście wiadomo, że Dracula, ale to zostaje między nami oczywiście. Wiadomo, jak to jest. Słuchaj, też widzę jeszcze kilka krótkich pytań i powiem ci szczerze, że będziemy już niedługo kończyć. 2 godziny, ja cię kręcę. Ale widzicie, w fajnym towarzystwie czas leci bardzo, bardzo szybko i wiadomo, jak jest. Dopowiadając, że Szyszkowski napisał, że jego ciekawość będzie zaspokojona, kiedy twoja nowa książka będzie już gotowa i w Empiku. Ha, ha, ha. Też bym tego sobie życzyła, dziękuję. Oczywiście, że tak. A tutaj Galeria Horroru pisze, że reżyserka 365 dni by pewnie powiedziała, że Zmierzch to najlepsza ekranizacja wampirów. Coś te 365 dni dzisiaj się przewija bardzo. Coś tu jest z tym, no. Witajcie. Za tydzień gadamy sobie o najgorszych filmach, jakie powstały, według oczywiście ocena według IMDb, więc wbijajcie, będzie pewnie dużo i będą polskie wątki. Kto powiedział 365 dni? A, echo jakieś. Dobrze. Patrzymy tutaj dalej. Patrzymy dalej. Dobrze. Co myślimy o ekranizacjach książek Dana Browna, Kod Da Vinci, Anioły i Demony oraz Inferno? Przyznam szczerze, że ja również najpierw przeczytałem książkę Dana Browna i oczywiście, że jest ekranizacja, jest w ogóle ma się jak, może nie jak pięknosa, tak, dużo bardziej, mimo że tam jest Tom Hanks, mimo że za ekranizację odpowiada Ron Howard, tak. Między innymi Panie i Panowie Apollo 13 i gro wielkich, świetnych, super filmów, ale tym razem nie podołał, taka jest moja opinia. Nie, ostatnią książką przeczytaną właśnie Dana Browna było Inferno i poczekajcie, nie, Początek jest jeszcze ostatnią książką, tak? Original. Nie wiem, przynajmniej szczerze powiem. Początek akurat... jest chyba jeszcze jedną, tak. I książki są doskonałe, no moim zdaniem. No. Sprzedały się, stały się takimi bestsellerami momentalnie bodajże, także no, coś to znaczy. Dobrze, patrzymy, bo to jest kolejne pytanie od Krzysztofa Zaczkowskiego. Cześć, piszesz o legendach i bogach słowiańskich? Tak, było o tym mowa wcześniej, tak. ale dopowiem, bo jest jeszcze drugie pytanie pod tym. Jaka jest twoja ulubiona legenda słowiańska, jeżeli takową masz? Kurczę, tych legend jest bardzo dużo. Ja osobiście podoba mi się legenda o... Tylko, żebym teraz nie spaliła, bo nie wiem, czy do końca ją pamiętam. Jest to legenda o powstaniu słoneczników. O tym, dlaczego słoneczniki obracają się do Słońca. Z tego też względu mają swoją taką, a nie inną nazwę. I jest to postać pięknej dziewczyny. Troszeczkę opisuje tą historię, co prawda niezbyt dosadnie, w swojej książce. Jest to postać młodej dziewczyny, która zakochała się w Bogu Słońca.
i skuszona jego miłością, poddała się temu, po czym no, skończyła tragicznie. Została przemieniona właśnie w słonecznik, a że ukochała sobie Boga Słońca, w tą stronę zawsze się do niego obraca. Pięknie, prawda? Bardzo ładna legenda. Super. Dobrze, teraz kilka pytań w miarę szybkich. Czy woli Pani filmy z lektorem, czy bez lektora? Bez lektora. Bez lektora, dobrze. Ulubiona książka grozy? Myślę, że to dalej będzie King. Dalej będzie King. I przyznam szczerze, dziwne pytanie. Która Pani zdaniem jest książka top 1, czyli taka najlepsza z najlepszych według Ciebie? Wiele jest tych książek. Bardzo lubię, tak jak już wspomniałam, lubię Wichrowe Wzgórza, lubię panie książki Emily Brontë, ale myślę, że bardzo fajną książką też jest Imię Mróży Umberto Eco. No, fenomenalna ekranizacja, a moim zdaniem fenomenalna książka, także jedna z ulubionych. Imię Mróży Umberto Eco, tam występuje właśnie mój ulubiony aktor, czyli Ron Perlman. Nie, Ron Perlman. Dlaczego takiego. tak, tego dłuższego pana. Jak patrzę tam na niego, to mniej więcej jego twarz po charakteryzacji wygląda mniej tak jak moja teraz, więc jest super. No nie, no ktoś pomyślałby Sean Connery czy Christian Slater. Nie, no, nie tak oczywiste. Słuchajcie, bardzo fajnie się z wami gadało. Naprawdę było bardzo miło. Pamiętajcie, dzisiaj naszym gościem była Ewelina, Ewelina Kasiuba, autorka książki Władcy Ciemności, która się ukazała wydawnictwem Oficynka. Nakładem wydawnictwa Oficynka, więc wynocha po prostu, do sklepu nie możecie, więc nie ma wymówki, że teraz o nie mogę wejść na Empik. Wchodź na Empik, wchodź na Oficynkę, na Gandalfa, na Skąpca, na Żabka.pl, na Biedronka XYZ i tak dalej. Wchodź na bądź książkę, 40 zł że nie spełna, ale jeżeli nie chcesz, no to masz szczęście, gdyż teraz, ponieważ iż oczywiście, wylosujemy jedną, dwie osoby, to będzie zależało od Eweliny. Pytania, Ewelino. Jedno, dwa pytania, które Ci najbardziej zapadły w pamięć, takie, które rzeczywiście były... sobie, wrócę. Jak najbardziej, nie ma problemu, wróć, poszukaj. Ja oczywiście, ponieważ Ewelina chce dowiedzieć się, kto najciekawsze, oczywiście, że tak, chwila samo reklamy. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście na Patronite, że wpłacacie donaty, że sprawiacie, że kanał się rozrasta. Dużo tego, że tak, ale tak to jest. Pamiętajcie, będzie... Otwarta Irlandia, będę jeździł w ramach programu, w ramach cyklu Filmowa Irlandia, odwiedzał będę miejsca, gdzie był kręcony Szeregowiec Ryan, między innymi Hellboy, chciałem powiedzieć Władca Pierścieni, ale Waleczne Serce, nowy film oczywiście Ridleya Scotta, czyli Last Duel, będę wam kręcił po prostu zdjęcie, będę opowiadał, będę spotykał się z ludźmi i będzie to jak zdjęcie z planu w pewien sposób, bo też postaram się jakoś tak fajnie zrobić. Czy masz już ulubione pytania do Ciebie, Ewelino. Czy jeszcze szukamy? Myślę, że... Znaczy tak, powiem jeszcze na początek, że dziękuję ślicznie za to, że mogłam dzisiaj tutaj z Wami być, u Ciebie, Marcinie, za to, że zadawaliście mnóstwo pytań. Bardzo było mi niezwykle miło. Wiem, że pewne pytania były spóźnione, ale myślę, że pod tym względem docenię pana Szyszkowski Art. Także myślę, że do niego powinna trafić książka. Szyszkowski Art, wbijaj na mojego maila, proszę cię, abyś podesłał mi, zrobimy w ten sposób. Napisz mi maila, ja tutaj już podam ci adres, napisz mi maila, w tytule napisz książka, i podaj swoje dane. I oczywiście wpisz też swój nick YouTube'owy. Właśnie teraz na czacie poszedł mail do mnie. Jeżeli się nie wyświetli albo coś, wejdź w zakładkę informacje, tam również jest. A czy jakąś drugą osobę masz, której byś chciała? Zaszalejemy. A jak normalnie? Niech grono twórców, niech grono czytelników rośnie. Pamiętajcie. Świetna. No to dobrze, to za tą super ciekawość. Tylko żebym po prostu nie tutaj źle nie przeczytała nazwiska. Daily Lincoln. Daily Lincoln. Zastanawiam się, czy on zasłużył, wiesz, bo on ze mną współpracuje, on montuje moje rzeczy, on jest tutaj moderator. Lincoln, naprawdę, jeżeli chcesz, to ja ci wyślę kopię, ale nie dostaniesz. Inną osobę powiem. Ojej, no to dobra, no Boże, no to tak... Proszę bardzo. Jej, czy my mamy tu, bo doceniliśmy pana, więc może poszukam pani, ale... Szczeszkowski Art, możesz mi wysłać informację na Facebooku również, nie ma problemu, po prostu napisz, że to ty, że chodzi o książkę i jak najbardziej ci podeślę. W poniedziałek pójdę do sklepu? Nie, oczywiście wiadomo, że to będzie online, przyjdzie do ciebie wprost z oficynki.
Dobrze, czy masz już drugą osobę? Tak, pan Krzysztof Kubiak. Krzysztof Kubiak, jesteś tutaj, mam nadzieję, na czacie. Czekaj, czy Krzysztof się też pożegnał z nami, ale byłoby wesoło, normalnie by się okazało, że kolejna osoba nie może dostać. Zaraz, sekundkę sprawdzę. Krzysztof, jeżeli jesteś na czacie, napisz, że tak, jestem. A, no nic, ja już muszę spadać, pisał 20 minut temu, muszę spadać, bo jutro szkoła, do zobaczenia za tydzień. Krzysztofie, jeżeli jesteś, to masz jeszcze 3 sekundy, ażeby napisać tak, jestem i ja dostaję książkę. Czy jesteś? Liczymy 3, 2, 1, 0. Nie ma go. No niestety nie ma. Ewelino, jeszcze raz losujemy. Tak to jest czasami, że ja tak mam od czasu do czasu robię konkursy. O, Daily Lincoln pisze, że zróbmy tak, że zamiast dla mnie to dla dziewczyny. Dla twojej dziewczyny? Dobrze, niech już oczywiście, będzie. Oczywiście, jak najbardziej. Daily w takim razie. A może pan Krzysztof po prostu oglądnie powtórkę i wtedy się do ciebie odezwie. Zobaczymy. Jeżeli się odezwie, to możemy zrobić prezencie. Póki co zobaczymy, jak to będzie. Na pewno Daily dostajesz dla swojej dziewczyny. Niech przeczyta. Słuchaj, tam są takie rzeczy naprawdę. Tam są takie, rozgrywają się sytuacje. Uwierz mi, to jak jest rozgrana sytuacja z tym mordercą, o którym mówiłem, z tym, rzeczywiście mówię ci, Pulp Fiction, będziesz musiał poukładać puzzle i ja sam się zapytałem. Jeszcze raz dziękuję bardzo, Ewelino, że byłaś. Czy chciałabyś jeszcze na do widzenia powiedzieć dwa słowa do naszych widzów? Zachęcam bardzo do tego, żebyście zaglądali do książki. Zachęcam was, jeżeli uda wam się przeczytać książkę, do wystawiania swoich opinii. Będę bardzo wdzięczna za każdą jedną, bo przyjmuję wszystko konstruktywnie, także bardzo mi to pomaga w pracy nad następną częścią. A na tą chwilę dziękuję wam bardzo za to, że byliście i że mogliśmy porozmawiać. Panie i panowie, moim i waszym gościem była Ewelina Kasiuba. Jeszcze raz, tak, oczywiście twórczyni tejże książki Władcy Ciemności, która okazała się wydawnictwem, nakładem wydawnictwa Oficynka. Dziękuję ci bardzo, Ewelino, i mam dziękuję nadzieję, również. Na czas jaki spotkamy się przy fajnej herbatce. Cześć. Zapraszam. Dziękuję. Panie i panowie, to była Ewelina Kasiuba, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Rzeczywiście, naprawdę to jest książka zaskoczenie, bo tak jak mówiłem wam na początku, zacząłem czytać, nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciekawie, okazało się, że wciągnęła i pochłonąłem bardzo szybko. Tak można powiedzieć. Wiadomo, jak jest z czasem. Dziękuję bardzo. Fajnie, że jesteście. Było miło. Oczywiście, że tak. Szekspir pozdrawiamy. Petro, Martens, wchodźcie. Jak najbardziej wchodźcie, kupujcie, czytajcie książki, bo to kształtuje nas. To sprawia, że jesteśmy coraz mądrzejsi, ciekawsi, coraz fajniejsi. A z mojej strony, panie i panowie, to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Za tydzień gadamy o najgorszych filmach według IMDb, które tylko miały miejsce, które powstały. Wiadomo, jak to... Kto mówi, czyta 65 dni? Naprawdę, jakieś dziwne echo jest w tym pokoju. Tak, też będzie o tym filmie. Chyba ocena tam 3,8 jakoś. Grubo. Dziękuję bardzo, panie i panowie. Widzimy się w tym odcinku, jak zawsze, za tydzień. Cześć.